Deadline to jest linia śmierci. Tutaj nikt nie umiera. To, że my nie dowieziemy czegoś na dany czas, tylko dowieziemy to dzień, dwa, trzy, czy pięć później, to nadal szansa na to, że jesteśmy w branży, w której ktoś umrze z tego względu, no jest raczej nikła. Jak zaczniesz pisać, to nagle się okazuje, że kawałeczek zdania, połączenie kilku słów odpali jakąś klapkę w głowie, że Kiedyś czytałem taki dobry tekst. Ej, ale to fajne. I zaczynasz pracować. Z tego, co mówisz, to de facto, żeby stworzyć coś perfekcyjnego, musielibyśmy się zatrzymać w rozwoju. Mm -hmm, tak. Jak się jest autentycznym, to nie robi się tutaj marketingowo, nie buduje się wizerunku, nie trzeba układać sobie jakiejś strategii budowania wizerunku, tylko można po prostu, będąc być sobą autentycznie, można być sobą autentycznym bądź autentyczną. I to po prostu zacznie działać. Nie jesteśmy też tymi ludźmi, których obserwujemy w mediach społecznościowych szczególnie, którzy mówią tam, wow, ja to w ogóle jestem mistrzem świata, wstaję, śpię po trzy godziny, wstaję o czwartej rano i cisnę, cały czas cisnę, cisnę, cisnę. Dlatego, że to są tylko i wyłącznie obrazki, które są tworzone na potrzeby sprzedaży, na potrzeby marketingu. Nie spędzamy z tymi ludźmi całego dnia, nie wiemy, jak to naprawdę autentycznie wygląda. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. Amerykańscy Marines są jedną z najlepiej wyszkolonych formacji na świecie. W warunkach bojowych wystarczy rozkaz, a oni są gotowi do działania. Jednak gdy kurz bitewny opada, gdy wracają z misji, mają problem, żeby się odnaleźć. I kto wtedy pomaga tym ludziom? Mój dzisiejszy gość, haker produktywności, trener trenerów Ludwik Siadlak. Siema, Ludwik. Cześć, dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Bardzo mi miło. Ludwik, co ostatnio napisałeś za pieniądze? jest coś za pieniądze? To jest trochę tak, że ja bardziej niż piszę, to ja mówię do ludzi i czuję się dużo pewniej z mówieniem do ludzi niż z pisaniem do ludzi. Jak potrzebuję czegoś napisać, to oddaję zadanie w ręce profesjonalistów i między innymi twoje. Pięknie dziękuję. Wybrnąłeś, wybrnąłeś. No, taka, jest, taka jest prawda, bo wiesz, m, żyjemy z komunikacji, prawda? Zarówno Ty, jak i ja komunikujemy się z ludźmi i wywieramy na nich jakiś wpływ. Natomiast te formy, które obraliśmy sobie, czy moja forma mówiona, czy twoja forma pisana, one mimo tego, że cel jest bardzo zbieżny, bardzo spójny, mamy po prostu wywrzeć wpływ, to jednak znajomość tych niuansów jest tutaj szalenie istotna, bo to jest tak jak między jazdę, jazdą na motocyklu, a jazdą samochodem. Możesz być genialnym kierowcą samochodowym, a nie bardzo umieć się poruszać na motocyklu. Możesz być fantastycznym kierowcą motocykla, schodzić na kolano w praktycznie w każdym zakręcie, a jak trzeba się włączyć do ruchu i są światła i piesi i coś jeszcze i tramwaj wyjeżdża z lewej, to już zaczynają się schody. Więc jak trzymamy się swoich Ym, swoich obszarów, którymi, w których czujemy się najlepiej, to myślę, że wtedy wychodzą po prostu najlepsze rezultaty. Hmm, czyli nie piszesz, ale też zauważyłem, bo na przykład mam kurs Bartka Popiela, kurs pisania hmm. ofert i on nie dotyka klawiatury, aż cała oferta jest napisana. Ma tę wtyczkę voicing do chroma hmm. i mówi. Więc on nie pisze, nie technicznie pisze, tylko składa. Mówi. Tak. Tylko to jest też właśnie kwestia tego, w jaki, sposób, w jaki sposób my odbieramy tą treść. Nie tylko w jaki sposób ją nadajemy, czy to jest kwestia tego, że ja wypowiem, i nie chodzi tutaj nawet o formę dostarczania tej treści, tylko w jaki sposób ta forma spełnia swoje zadania. To znaczy, jeżeli ja opowiadam jakąś historię, to ja jestem w stanie ją gdzieś tam rozwlec, jestem w stanie ją gdzieś przyspieszyć, jestem w stanie lepiej przeczytać mojego interlokutora, czyli mojego rozmówcę, w momencie, kiedy dostaję ten feedback. Bo kiedy rozmawiamy, kiedy ja prowadzę na przykład szkolenie, kiedy mam swoje mentoringi, kiedy prowadzę grupę, z którą rozmawiam, to ja dostaję ten feedback od razu. Więc moje zadanie jest o tyle ułatwione w cudzysłowie, że mogę na bieżąco dostosowywać komunikaty, które wysyłam do swojego odbiorcy, po to, żeby wywrzeć na, nim, na niego, na nią wpływ. I teraz twoje zadanie jest o tyle trudniejsze, że w momencie, kiedy piszesz tekst, to nie masz tak bardzo, no, czy o ile wiesz z pewnością jako profesjonalny copywriter, piszesz dla konkretnego odbiorcy, prawda? Wiesz, kto będzie czytał te twoje teksty, ale jednocześnie nie, nie dostajesz takiego bieżącego feedbacku. Więc twoje zadanie jest o tyle trudniejsze, że musisz mieć w swoim arsenale więcej narzędzi. I w każdym zdaniu z tych narzędzi korzystać, bądź w każdym akapicie, w każdym paragrafie, umieszczać te małe, drobne rzeczy, które będą potrafiły ten wpływ wywrzeć. Ja dostaję ten feedback na bieżąco, jestem w stanie od razu bardzo szybko zareagować i dostosować swoją komunikację do tego, co widzę po ludziach widzę, słyszę, obserwuję od ludzi, którzy są obok mnie, naprzeciwko mnie, często. No tak, tu przypomina mi się ta taka historia, gdzie się albo pisałeś, albo ją opowiadałeś, że ten sam koncept dwóm różnym grupom tłumaczyłeś na dwa różne sposoby, mm -hmm. czy przypomnieć tę historię? Przecież to jest historia dosyć typowa w branży trenerskiej, bo każdy z nas ma inny sposób uczenia się. Niektórzy ludzie uczą się najlepiej, dlatego że podajesz im przykłady wizualne. Niektórzy są bardzo podatni na dane, które usłyszą i to im najlepiej gdzieś wybrzmi w głowie. Niektórzy potrzebują przykładu, który będzie zabawny, po to, żeby, a, ok, dobra, odblokować i zacząć rozumieć, o czym w ogóle tutaj jest mowa. Natomiast w momencie, kiedy może inaczej. Podam Ci przykład, bardzo taki wymowny, ponieważ prowadziłem kiedyś jedno szkolenie dla tej samej grupy ludzi, gdzie byli różni kursanci, i po tym jednym szkoleniu dostałem feedback od dwóch ludzi piastujących dokładnie to samo stanowisko. Zresztą to było szkolenie dla organizacji militarnej, którą też tutaj wymieniłeś na początku, i tych dwóch ludzi. Piastujących tak jak mówiąc, na tym samym stanowisku, w tej samej organizacji, w tej samej lokalizacji, to samo szkolenie na końcu pięciodniowego szkolenia dostałem od nich feedback. Od jednego z nich, że to było super szkolenie, tylko że niestety było za bardzo y, intensywne, i tak naprawdę to szkolenie jakby trwało nie 5, a 10 dni, to by było już idealne, i od drugiej osoby dostałem y, feedback, że to było super szkolenie, tylko trochę za wolno wszystko się działo, i to szkolenie jakby było skrócone do trzech dni, to byłoby idealne. Więc nie jesteśmy w stanie zawsze zaspokoić wszystkich, my jako trenerzy, dlatego że dostosowujemy nasze treści do większości ludzi, którzy są w danym momencie na sali, i też wybieramy jednostki. Jesteśmy w stanie tam do tych jednostek gdzieś podocierać wiem, w kuluarach, w przerwie, zaopiekować się ludźmi w międzyczasie. Natomiast w Twoim przypadku, no, znowu, Ty musisz, tak jak powiedziałem, mieć wszystkich naraz. Zaopiekować wszystkich naraz, dla każdego mieć te różne narzędzia, i dlatego ja nie czuję się tak bardzo kompetentny, żeby się tym zajmować. Wolę, jak zrobisz to dla mnie ty. To, to wymaga dużo odwagi i dużo samoświadomości, żeby przyznać, że czegoś nie wiesz, gdzie, gdzie czasem nie, w niektórych branżach widzę, wiesz, ktoś dopiero zaczął. W ogóle dwa, dwa i pół roku temu wydawało mi się, słowo plus, wydawało mi się, że ja opisaniu do internetu już wiem wszystko, nie? I no, dzisiaj wiem, ile wtedy jeszcze nie wiedziałem, i dzisiaj wiem, ile jeszcze nie wiem, ale uczę się. Uczę się mhm. między innymi od ciebie. Uczę się tego, jak pracować lepiej, pracować mądrzej, pracować skuteczniej, czyli uczę się szeroko pojętej produktywności. I ty tego uczysz, z tego jesteś znany. Ale jak to się zaczęło? Jak ty zacząłeś swoją przygodę z produktywnością? Co to jest u mnie. Taka bardzo typowa historia budowania biznesu opartego o pasję. Dlatego, że ja zawsze lubiłem... Ja jestem wszystkim bardzo leniwy. Ja nie lubię robić rzeczy, które są nudne. Ja lubię robić rzeczy, które są ekscytujące i które są fajne. I teraz, jeżeli miałem wykonywać jakieś powtarzalne zadania, to nie sprawiały mi one nigdy frajdy. Uważałem, że to jest marnowanie czasu. Miałem zawsze takie poczucie tego, że czas na tej ziemi mamy skończony, więc warto jest go fajnie wykorzystywać. Teraz, jeżeli są jakieś zadania, które... No nie są fajne i trzeba je po prostu robić, to zacząłem się bawić tym, co ja mogę zrobić, żebym to nie ja robił to zadanie, tylko żeby to zadanie się wykonywało za mnie. I w ten sposób zacząłem sobie jakieś pierwsze rzeczy optymalizować. Ja wychodzę z branży IT, wychodzę z branży artystycznej, do której z której przeszedłem do branży IT i zacząłem sobie pisać jakieś skrypty, jakieś optymalizacje i tak dalej. I w pewnym momencie zacząłem dostrzegać, że te optymalizacje techniczne one mają swoje ograniczenia. I tutaj wracamy do tego, co powiedziałeś przed chwilą, że Bartek Popiel na przykład przygotowuje ofertę nie pisząc ją na klawiaturze, naciskając przyciski, tylko mówiąc ją. I to, to jest forma, której, z której korzysta. I teraz dla mnie to techniczne ograniczenie tego, że okej, okay, no tu mi się te wszystkie skrypty wykonają i tak dalej, ale jeszcze jest ograniczenie mentalne. I teraz ten mental jest ekstremalnie ważny, żebyśmy byli w stanie być bardziej produktywni, to ja mogę mieć najlepsze skrypty na świecie, ale jeżeli ja nie siądę i nie uruchomię tego skryptu, jeżeli ja nie zacznę pracować z tym skryptem, jeżeli ja nie zacznę temu skryptowi dostarczać jakiejś wiedzy na podstawie której zaczną się dziać rzeczy, bo się nie potrafię zebrać, bo mam jakąś obawę, bo mam jakiś lęk przed wystartowaniem tej pracy, bo się boję jakiejś oceny i tak dalej, dopóki tych blokad mentalnych z siebie nie pozdejmujemy i nie, poz nie zaczniemy po prostu po prostu czysto autentycznie, po prostu robić to, co mamy do zrobienia, to żadna z tych automatyzacji nie zacznie działać. Więc dlatego właśnie przetransferowałem te wszystkie rzeczy znane mi z branży technicznej w tą branżę związaną z mentalem. I w tej chwili właśnie pracuję z ludźmi, którzy, dzięki którym jestem w stanie uczyć siebie też. Dlatego, że jak mówił Arystoteles, those who. Teach, learn, czyli ci, którzy nauczają, uczy, uczą się, i jednocześnie po prostu przekazywać te swoje najlepsze praktyki przetestowane na sobie, przetestowane grupowo, wśród klientów, dalej, po to, żeby wszystkim żyło się lepiej. Ja wiem, że to brzmi jak taki, tak dosyć pretensjonalnie, taki kliszej, ale ja naprawdę bardzo, bardzo mocno jestem przekonany, że. Jak ktoś jest produktywny i jest w stanie dowieść to, do czego się zobowiązał, do czego dąży, do czego chce dojść, to po prostu żyje się lepiej. Trudno, trudno mi się z tobą tutaj nie zgodzić, ja się mogę tylko pod tym podpisać. I dosyć często zdarza mi się widzieć lub słyszeć taką opinię, taką wypowiedź copywritera, który mówi, że zrobiłem kurs, ale nie mam klientów. I na pytanie: mhm. No dobra, a co robisz, żeby mieć tych klientów? No, siedzę na Facebooku. no mm -hmm. dobra, Siedzisz na Facebooku i co? No, czekam aż będą ogłoszenia. No to, to jak masz mieć tych klientów, jeśli ty masz wiedzę z kursu, za który płacisz tysiąc czy dwa tysiące złotych? I tam ci mówią, idź tu, zagadaj, zbadaj, zrób analizę, coś tam, jakąś strategię, idź do tych ludzi. Jeżeli ja bym do ciebie na przykład nie przyszedł. I nie, I nie zapytał, słuchaj, czy masz jakieś zlecenie, czy coś tam mogę Ci pomóc, bo widzę, że zajmujesz się tym, ja się trochę na tym znam, coś tam, coś tam, coś tam. Jeżeli ja do Ciebie nie przyjdę, jak masz dać mi zlecenie? Jeżeli mm -hmm. nie wiesz, że ja istnieję, jak masz dać mi zlecenie? Bo na samym początku kursu mówisz, że trzeba iść i zrobić, że mm -hmm. możesz obejrzeć ten kurs, ale jeżeli nie zrobisz, to nie zrobisz i nikt ze Ciebie nie zrobi. Dokładnie tak. Wiesz, to jest też kwestia tego, że jak popatrzysz sobie na hmm, chociażby czy Amazon, czy jakąkolwiek inną księgarnię, książek o y, zrzucaniu tłuszczu, y, o dietach jest po kokartkę. Książek o produktywności jest po kokartkę. Po co kolejny kurs? o Książek o copywritingu jest po poko kartkę. Więc po co kolejny kurs o copywritingu? Po co kolejny kurs o czy książka o diecie? Po co kolejne warsztaty na temat produktywności? No, po to, że ludzie lubią yy, zaspokoić swoją potrzebę tego, że okej, okay, dobrze, ja się staram, bo ja kupuję kursy, ja kupuję książki, ale trudniej jest po prostu zakasać rękawy, żeby wziąć się do yy, faktycznie autentycznej roboty. Tak jak. Powiedziałeś. I teraz ja w swojej społeczności hakerów mam, bo tak nazywamy się Hakerzypl, bo my hakujemy tak naprawdę systemy. Mamy jakieś zadanie do wykonania, mamy jakąś procedurę do przejścia, proces do wdrożenia, i zamiast iść po prostu cały czas po tej ścieżce, tak jak wszyscy inni w trudzie, znoju, mozole, to znajdujemy skróty, znajdujemy takie haki, często life haki, żeby po prostu żyło się lepiej, żeby zrobić rzecz sprawniej. Najprostszym lifehackiem, jaki możesz sobie wyjaśnić, jaki możesz sobie wyobrazić, to jest po prostu Ctrl C, Ctrl V. To jest hack, to jest skrót, bo zamiast przepisywać tekst drugi raz z jednego okienka do drugiego, to po prostu kopiujemy go do schowka. No, dla nas wszystkich w dzisiejszych czasach Ctrl C, Ctrl V to jest coś absolutnie i ostatecznie wręcz, że tak użyję kalki językowej, the ultimately, czyli ostatecznie oczywistego, że wszyscy wiedzą, co znaczy ctrl-c, ctrl-v, ale to jest pewnego rodzaju hack, bo nie muszę przepisywać, mogę skopiować do schowka, mogę wkleić. Jak się ludzie dowiadują, że ja mogę Mieć schowek, mogę mieć menedżer schowka, jeżeli mówimy już o branży technicznej, i mogę sobie skopiować 15 rzeczy, a później sobie po prostu wyświetlić: O, tu mi się wyświetlają wszystkie rzeczy, ostatnie 15 rzeczy, które ja skopiowałem. I czy to jest obrazek, czy to jest jakiś tekst, czy to jest numer konta, czy to jest e-mail, ja mogę mieć to zawsze pod ręką i sobie po prostu wybrać, że chcę 17 rzecz z tyłu, którą sobie gdzieś tam skopiowałem, albo sobie wczoraj coś skopiowałem, a dzisiaj nadal mogę to zrobić Kontrol V. To nagle jest takie. I to są te rzeczy techniczne, rzeczy mentalne tak samo możemy bardzo mocno, bardzo dobrze wykorzystać do tego, żeby ułatwiać sobie życie, ułatwiać sobie funkcjonowanie. I teraz wracając do tego, co dlaczego powiedziałem o tym, że znajdujemy skróty, dlaczego powiedziałem o tym, że jesteśmy hakerami, dlatego że ja w hakerach nagrywam takie, taki cykl, który nazywam Protipy. I to są takie maleńkie, króciutkie właśnie na zasadzie Ctrl C, Ctrl V rady, które. Ułatwiają życie. I teraz, mimo tego, że to jeszcze się nie znajduje w hakerach, z pewnością się znajdzie, ale dla Ciebie, dla słuchaczy Twojego podcastu, widzów w wersji wideo również, chcę się z Wami podzielić takim Protipem, który w tym momencie znowu to nie jest przygotowane, zupełnie awista. Jest taki koncept, który ja nazywam This time tomorrow, czyli TTT. Ten czas jutro. Jeżeli jesteśmy tu i teraz, i. Tak trochę uważnie rozejrzysz się, gdzie jesteś. Wracam do przykładu tego twojego copywritera, który kupił kurs za 2000 zł, dostał jakieś tam informacje, siedzi na Facebooku. To pytanie, które warto sobie zadać, czy taką mantrę, którą warto sobie powtarzać w głowie, to jest This time tomorrow. Co się wydarzy jutro o tej samej porze? Jak będzie wyglądało moje życie jutro o tej samej porze? Czy działania, które w tej chwili wykonuję, przed którymi jestem, czy one mnie przybliżą do mojego celu, czy one mnie od tego celu? oddalą. I teraz każde zadanie, które wykonujemy, możemy sobie, możemy sobie z, przekalkulować i możemy je zdefiniować jako przybliżające nas, bądź oddalające nas, nas od takiego celu, który sobie wyznaczyliśmy. Bo teraz, jeżeli ja chcę mieć na przykład, powiedzieliśmy o tym, że chcemy mieć klientów. Ty chcesz mieć klientów do swoich zleceń yy, copywriterskich chociaż nie wiem, czy chcesz, bo wiem, że jesteś bardzo mocno obłożony, więc być może nie chcesz mieć więcej klientów, ale jeżeli ja bym chciał mieć więcej super ludzi w ekipie hakerów produktywności, no to co? Mogłbym sobie dzisiaj faktycznie pograć w literaki, czy tam skrable, no to czy to mnie przybliża do mojego celu? Nie, ale jeżeli się spotykamy i nagrywamy ten podcast, ja mam szansę porozmawiać o hakerach, być może zaprosić Twoich widzów, Twoich słuchaczy, do tej super ekipy, bo to jest naprawdę autentycznie bez grama promocji, kurtuazji, kokieterii, to jest naprawdę absolutnie najlepsza ekipa, jaka kiedykolwiek powstała w internecie, bo, bo jest ekstremalnie wspierająca. Więc jeżeli ja mogę ludzi zaprosić i powiedzieć, hej, wpadajcie tutaj, to mnie to przybliża do moich celów. I teraz, this time tomorrow. Jeżeli ja podejmuję decyzję, że będę podejmował jakieś działanie, będę coś robił, to zawsze mogę sobie na to pytanie odpowiedzieć. I ten TTT, this time tomorrow, jeżeli mi przyświeca, to zupełnie inaczej układa się grafik mojego dnia. Dokładnie, pełna zgoda. Kiedyś w ręce mi wpadł kurs też produktywności Taylora Welcza. I on tam powiedział takie zdanie, że czy jeżeli dzisiaj powtórzyłoby się tysiąc razy, będziesz bliżej celu, czy dalej? Mm -hmm. Так. To jest, to jest podobny koncept z tą różnicą, że y, on jest dosyć prostolinijny, prawda, dlatego, że mówimy tysiąc razy, dzisiaj musiałoby się powtórzyć, to mamy niecałe trzy lata i teraz co się dzieje w ciągu tych y, trzech lat, w jaki sposób na, my chcemy, żeby nasze życie za te trzy lata wyglądało. A teraz mnie bardzo zależy na tej elastyczności. Ja jestem bardzo elastyczny, dlatego, że znowu to wynika z tej branży trenerskiej, z której się wywodzę, bo jeżeli ktoś mi mówi, y, widzę kursanta i widzę, że on zaczyna mrużyć czy marszczyć oczy, marszczyć brwi, zaczyna mieć taką właśnie zamkniętą pozycję, to ja widzę, że aha, to jest właśnie człowiek, który chce się ode mnie uczyć, tylko ja nie wykonałem wystarczająco dobrej roboty do tego, żeby do tego człowieka dotrzeć. I teraz moją odpowiedzialnością jako trenera jest, tylko znowu mówimy o tym rodzaju odpowiedzialności, kiedy są trenerzy, którzy naprawdę chcą zrobić najlepszą robotę dla swojego kursanta, bo to jest osoba dla której oni tam są, a nie po to, żeby sobie skasować przelew i tyle. Więc jeżeli ja widzę kursanta, który zaczyna marszczyć te brwi i ma zamkniętą postawę, to moją rolą jest to, żeby wejść do niego, zacząć mu tą te ręce otwierać, postawę otwierać, twarz rozświetlić uśmiechem. Bo być może temu kursantowi nie spodobał się mój żart, jeżeli przed chwilą było zabawnie, albo ten kursant został przytłoczony za, za dużą ilością danych. Jeżeli przed chwilą mówiliśmy o twardych faktach, badaniach naukowych i tak być może używaliśmy jakichś skrótów, terminów, które były dla niego czy dla niej niezrozumiałe. Więc to jest kwestia, właśnie dostosowywania siebie i swojej komunikacji do. Naszego odbiorcy. My też jesteśmy odbiorcą swojej własnej komunikacji, bo to, co mówimy sobie w głowie, to zmienia totalnie to, jak wygląda nasze życie. Bo jeżeli ja sobie y, stoję przy, y, przy oknie i piję sobie kawę, nie mam kawy, ale mam wodę, y, i piję sobie wodę, i myślę sobie: Ale dzisiaj fatalna pogoda, Oj, dzisiaj to jest taka pogoda, że to mi się chyba nie będzie chciało. Totalnie zabrać do roboty. Jak ja już się zabiorę do tej roboty, to pewnie znowu mi jakieś powiadomienia będą wyskakiwać co chwilę i się na niczym nie skupię. Ech, czy się w ogóle warto zabierać do tej roboty? I zaczynam siorbać tą wodę, żeby jeszcze bardziej odsunąć się od tego momentu, kiedy ja muszę tą pracę faktycznie wystartować. A z drugiej strony, jeżeli wiem o tym, że moim codziennym celem na liście to do. Najprostsza, pierwsza z brzegu aplikacja, jaką masz w telefonie, jakakolwiek lista to do, albo karteczka żółta przyklejona gdzieś na ścianie w pobliżu łóżka. Zacznij dzień z uśmiechem. I teraz, w momencie, kiedy otwierasz oczy, patrzysz na tą durną kartkę i postawisz sobie ptaszka koło tego, że dzisiaj, ok, na siłę się uśmiechniesz. Już, kurde, udało się, uszy się cofają do tyłu, twarz się rozświetla, no dobra. To co tam mam dzisiaj do zrobienia? I zaczynam ze sobą rozmawiać, komunikować się ze sobą, z tym gościem, którego widzę przed lustrem. Jeżeli się gole, ja dzisiaj nie zdążyłem. Jeżeli się gole, widzę tego gościa przed lustrem, być może gościa, którego potrzebuję, nie wiem, ubrać w kurtkę, jak wychodzi z dziećmi do przedszkola. I widzę tego właśnie, mówię, kurczę, jak tylko wrócę, zabiorę się do roboty, bo dzisiaj fajne rzeczy będą. Mam naokoło siebie super ludzi, którym będę mógł pomóc, którzy czekają na to, żeby móc skorzystać z mojej wiedzy, z mojego doświadczenia, z moich usług, z mojego sposobu komunikowania się i dlatego wszystkim nam będzie lepiej. Jak zaczynamy podchodzić z takim bardzo pozytywnym podejściem do życia, no to ci ludzie, którzy nas otaczają, to są też ludzie coraz bardziej pozytywni. I Mam wtedy możliwość zmiany. Okej, okay, dzisiaj chcę się zająć tym, a dzisiaj chcę się zająć tym. I zaczynam pływać po tych tematach. Więc moje życie jest do, o wiele bardziej dostosowane do mnie dzisiejszego, mnie tu i teraz, niż tak, jak powiedziałeś o tym, że tysiąc razy powtarzam ten sam dzień. No, byłbym w super fajnym miejscu, pewnie. Tylko przez te trzy lata dużo rzeczy może się wydarzyć, które warto brać pod uwagę, jeżeli poznajemy fantastycznego partnera, na przykład, i zmieniamy swoje priorytety, jeżeli odwiedzimy jakieś miejsce w międzyczasie i chcemy tam zamieszkać, albo jeśli, się, jeśli bardziej zrozumiemy to, że gdzieś w naszym otoczeniu są ludzie, których nie chcemy mieć w tym otoczeniu już dłużej, i też musimy wtedy nabrać umiejętności komunikacyjnej do tego, żeby im zakomunikować to, że na chwilę musimy zrobić pauzę w naszej relacji, że musimy się zająć sobą samymi. To no jest fajne co mówić, bo mm, widziałem i reklamy, i maile, i komunikacje niektórych kursów produktywności, tam jest, wiesz, coś takiego zaczynają tego, żeby dobrze zacząć dzień. Stajesz, robisz XYZ. Masz taką listę, masz taką rutynę, masz taki mhm. rytuał. Jak to zrobisz, to będzie dobrze. Mhm. I tak przez jakiś czas robiłem to, i później trafił się taki dzień, że nie zrobiłem. Mhm. Wyrzuty sumienia. I sobie wyrzucam. I to, co podoba mi się u ciebie i to, co ciebie odróżnia, z kursem hakowania produktywności jest to, że ty nie mówisz, że masz robić to, to, to i to. Masz robić pomodoro, masz robić przerwy, masz, yy, masz mieć butelkę wody koło biurka. Nie. Ja pomogę znaleźć tobie twoją własną rutynę. Taką rutynę, która będzie cię wspierać i która będzie dla ciebie wygodna, a nie czyjąś cudzą rutynę, którą mm -hmm. ktoś gdzieś sobie kiedyś wymyślił i dzięki temu doszedł do 10 milionów majątku. Nie? Jak mm -hmm. do tego? doszedłeś do tego hakowania własnej produktywności zamiast powielania cudzej. Tutaj wiesz co to jest kwestia autentyczności, bo ja jestem Ludwik. I zresztą to jest, to jest cytat z mojego syna, który ma lat prawie trzy i ilekroć gdzieś się w coś bawimy i mówi, a bo ty jesteś teraz nie wiem lwem. On mówi nie papo, ja jestem Ludwik. I on ma bardzo duże poczucie tego, że on jest Ludwik. Co prawda Piszemy się inaczej, ale imię ma bardzo podobne, jak słychać. Ja autentycznie czuję, że ja jestem sobą i ja chcę być sobą, ja bardzo lubię tą osobę, którą jestem, tą osobę, którą znacie. Bo znowu, jak się jest autentycznym, to nie robi się tutaj marketingowo, nie buduje się wizerunku, nie trzeba układać sobie jakiejś strategii budowania wizerunku, tylko można po prostu, będąc być sobą autentycznie, można być sobą autentycznym bądź autentyczną. I to po prostu zacznie działać. Teraz ja autentycznie y, lubię to, co robię, uwielbiam swoją pracę, uwielbiam spędzać czas z ludźmi i uwielbiam wpływać na ich życie. To też jest dla mnie bardzo ważna wartość, że ja wiem o tym, że ja mam te narzędzia, ja mogę z tych narzędzi skorzystać, bo mam pozwolenie od tych ludzi, że oni przychodzą no i oni mówią, Ludwik, ja chcę robić coś inaczej, wpłyń na mnie, zmień to, co u mnie nie działa. Pozwól mi naprawić te rzeczy, które ja czuję, że potrzebują, wymagają naprawy, żebym czuł się bardziej spełniony bądź spełniona. I dostając od nich taki glade na to, że okej, okay, mogę, zaczynam na nich wywierać wpływ. I wywieram na nich wpływ silnie, czasem delikatnie, w zależności od tego, jak, z jaką osobą pracuję. I to zaczyna po prostu działać. Na siebie, na mnie działa to dokładnie tak samo. Ja nie chcę, żeby powstawały kopie mnie. Ja nie chcę, nawet jakbym spróbował czyjejś. Rekomendacji, to ta czyjaś rekomendacja może zadziałać na mnie zupełnie odwrotnie. Podam Ci takie dwa przykłady. Pierwszym przykładem jest to, w jaki sposób my komunikujemy swoje cele. Jeżeli ja mam jakieś marzenie, a cel to jest nic innego jak marzenie z deadline'em, więc jeżeli mam jakiś cel bądź marzenie i chcę je zrealizować, to mam tak naprawdę dwie opcje. Pierwsza opcja jest taka, że zacznę wszystkim mówić, słuchajcie, ja teraz nie wiem, buduję biznes. Dla niektórych zadziała to publiczne obwieszczanie swojego celu w taki sposób, że już to samo, sam ten fakt tego, że ja powiem o tym publicznie, już zaspokoi ich potrzebę. Bo będzie tak, OK, to już powiedziałem, i wszyscy wiedzą, że ja buduję biznes. To ja sobie dzisiaj posiedzę na Netflixie. Bo ten biznes jest już jakby w trakcie budowania nie, no bo już proces się zaczął. Ludzie wiedzą o tym, że ja buduję biznes. Z kolei dla innych ludzi, żeby to faktycznie zadziałało, ci inni ludzie potrafią zrobić tak. Ok, to ja w takim razie nikomu nie powiem, ale ja zbuduję ten biznes. I zbuduję ten biznes tak, że jak już będzie u mnie pięciu ludzi zatrudnionych, to ja wtedy dopiero powiem: Zobaczcie, ocencie mnie po owocach mojej pracy. I. Każdy może mieć zupełnie inne podejście. Jest taki koncept, który ja uprawiam, który nazywa się morning pages. Czyli rano chodzi o to, żeby zrzucić sobie z głowy wszystkie rzeczy, przemyślenia, żeby one nie były w naszej głowie, bo jak Einstein mówił, głowa jest do myślenia, nie do pamiętania, żeby sobie spisać te wszystkie rzeczy i prowadzić po prostu codzienny, codzienny dziennik. Że tak się po polsku wyrażę, i zrzucać te rzeczy. Jedna z moich kursantek powiedziała wprost: Ludwik, spróbowałam tego, ale mnie to totalnie nie pasuje. No, ja rano wstaję, mam swoją rutynę, ale moja rutyna jest ultra krótka, bo ja wypijam kawę, ja siadam do pracy, ja jestem super mocno wkręcona w to, co robię. Ja nie potrzebuję, nie mam przestrzeni na to, żeby rano pisać. No, dla mnie to nie działa. Co ja mam zrobić? Ja mówię, spróbuj sobie. Jeżeli tak startujesz dzień, to spróbuj zakończyć dzień. Tą właśnie, tym właśnie podsumowaniem, tym dziennikiem, który będzie finalnym elementem twojego dnia. I zobacz, co się wtedy wydarzy. Kilka dni później zwaniamy się, a ona mówi: Ludwik, to jest mistrzostwo świata. Ja teraz mam to, co nazywam Night Notes, czyli wieczorne notatki. Zamiast poranne strony, i ona jest w stanie w tym momencie oczyścić totalnie głowę, bo wyrzuca z siebie codziennie wieczorem wszystkie te rzeczy, które się wydarzyły, i idzie spać ze spokojną głową. I teraz ja bym na to w życiu sam nie wpadł. Dlatego, że dla mnie działa właśnie pisanie rano. Zanim moja ekipa moich łotrów, zbójów, czy jakkolwiek by ich nie nazwać, wszystkich, których mam tutaj w domu na pokładzie, zanim oni się obudzą, to spisanie sobie tego wszystkiego to jest dla mnie mistrzostwo świata, bo ja wtedy wchodzę w taki tryb bardziej mindful, bardziej uważny, bardziej mój, autentyczny, niż w moment, w którym ja wstaję rano i mówię, dawaj, bo jestem zombie. Dla każdego działa coś innego. I warto jest właśnie tą indywidualnością się zaopiekować. I wtedy mówimy właśnie o autentycznym dbaniu o drugiego człowieka. Brzmi super, szczególnie ta, ta kawa, którą wiesz, zombie i kawa. Ja próbowałem odstawić kawę i ja, jak odstawiam kawę, to jestem jak zombie. Nie? I już wiem na przykład, że to dla mnie nie działa. Chociaż podobno no, warto wyczekać te 60-90 minut od pobudki. Też mi się tak wydawało, i teraz moją rutynę ostatnio zmodyfikowałem. Ponieważ znowu, tak jak powiedziałem wcześniej, cytując Arystotelesa, those who teach, learn, czyli ci, którzy nauczają, uczą się, ja od hakerów produktywności również się sporo uczę. Dlatego, że jeżeli znowu popatrzymy na mój dzień, który ma dokładnie tyle samo godzin, co Twój i co każdego z widzów i słuchaczy, no to nie jestem w stanie przetestować wszystkich różnych rzeczy. Nie jestem w stanie przeczytać, dowiedzieć się o wszystkich rzeczach, które mogą w jakiś sposób na moją produktywność wpłynąć. I teraz yy, moi hakerzy produktywności rzucili taki koncept, że zaczynają testować picie rumianku rano. Okropność strasznie, nie znoszę rumianku w ogóle na samą myśl, yy, bo kojarzy mi się gdzieś z jakimiś tam dziecięcymi chorobami, bólami brzucha i w ogóle. I zawsze źle. Ale dzięki otwartości czaszki mówię: dobra, spróbujmy. To połączę sobie to z czymś. Mnie już takie, żeby wstać rano, napić się rumianku w ogóle, jak to brzmi. Na pewno nie męsko, że ja tam y, pełen testosteronu piję sobie rumianek. No bo jedno z drugim mi się nie zgrywa. Y, no to co mogę zrobić, żeby połączyć sobie te dwa elementy, żeby to dla mnie zadziałało? Mówię, dobra, to ja w takim razie połączę sobie to z cold expo exposure, czyli ja chcę się wystawić na zimno. Od bardzo dawna już biorę lodowate prysznicę rano, ale pomyślałem sobie, dobra, co by było w takim razie, gdybym ja sobie wziął ten rumianek. I w samych bokserkach wyszedł na dwór. A akurat była taka pogoda, jak się tutaj przeprowadziliśmy do Polski yy, prawie dwa miesiące temu, że rano to było minus dwa stopnie. Więc okej, okay, spróbujmy. Wyszedłem na dwór w samych bokserkach, na balkon. Mam ten, dzierżę ten rumianek w ręku. Jest mi tak cholernie zimno, że jak się napiłem tego rumianku, mówię: jejku, jak ten rumianek jest pyszny, on jest taki ciepły. Nie miało to totalnie znaczenia, jak on smakował, ale on był po prostu ciepły, on mnie tu od środka rozgrzewał, on mnie ratował. Słuchaj, Daniel, ja od myślę, że trzech tygodni, jak nie czterech w tej chwili już, ja codziennie rano wciągam ten rumianek na balkonie to jest Mistrzostwo Świata. Dlatego, że jak sobie napijesz się tego gorącego, ciepłego, znaczy bardzo ciepłego rumianku, w momencie, kiedy jest ci cholernie zimno, to później wracasz do domu, w domu jest ultra ciepło, mimo że jesteś w samych bokserkach, wchodzisz sobie pod ten lodowaty prysznic, który już nie jest taki lodowaty, bo od środka zacząłeś być rozgrzany. I teraz jak ja robię te rzeczy, czyli wstaję rano, rozciągam się, po czym pomijając wszystkie inne elementy. Idę do kuchni zrobić sobie ten rumianek, wychodzę z tym rumiankiem na balkon, jest mi bardzo zimno, biorę lodowaty prysznic. To zanim ja mam dwójkę dzieci na pokładzie, więc zanim ich ogarnę, odprowadzę do przedszkola, wracam. To już jest 90 minut od momentu, kiedy wstałem, i zanim zjem śniadanie, wtedy sobie wciągam tą swoją ulubioną kawkę. I działa to pięknie, dlatego że ten rumianek, który był okropną rzeczą dla mnie w ogóle koncepcyjnie on jest połączony z czymś. Co jest dla mnie fajne, bo jest, jest odczuciem, które jest fajne, bo pozwala mi na to, żeby ten rumianek uratował mnie od tego totalnego zimna. A już tak czysto technicznie patrząc, naprawdę fajnie wypłaszcza poziom dopaminy. I jest dużo lepiej mi w ciągu dnia funkcjonować, jeżeli dzień od tego rumianku zacznę, dlatego że wtedy tych strzałów dopaminowych, jest, one są dużo mniejsze. Łatwiej mi jest nie scrollować Instagrama na przykład. Jeżeli mam dzień, który rozpocznę od wprowadzenia takiego boostera, który pozwala mi na to, żeby ta dopamina była bardziej wypłaszczona, więc dla mnie same plusy. No dobra, to podejmę jeszcze jedną próbę. Ja o rumianku słyszałem. Rumianek pijam, rumianek lubię. Może to brzmi dla Ciebie dziwnie, ale ja rumianek lubię. On bardzo dobrze robi na układ pokarmowy podobno, a ja mam z tym problem, więc no dobra, zrobię to, zrobię potem. Podajmy te próby. To masz bardzo, to masz bardzo yy, ułatwione zadanie, bo już lubisz. Tylko to, do czego Cię bardzo mocno zapraszam, to żebyś popatrzył na to, i to jest. Użyjemy tego tutaj przykładu, natomiast możesz go zmapować na każdą inną aktywność w życiu. Jeżeli popatrzysz na ten rumianek. Jako zastępnik twojej ulubionej kawy, i że ty podejmujesz teraz wyzwanie, i nie możesz się tej kawy napić, bo się zobowiązałeś zamiast tego, chociaż ten rumianek niech będzie za, no jakimś chociaż zastępnikiem, to, to będzie bardzo trudne wyzwanie. Natomiast jeżeli po, podejdziesz do tego właśnie z taką ciekawością na zasadzie, no zobaczmy, ciekawe, czy da się zhakować system, że ja się nie napiję teraz kawy, więc napiję się tego rumianku, ale w zamian za to, jak już sobie ogarnę się z resztą rzeczy, które mam do ogarnięcia, to sobie wtedy siądę z tą kawką i ona będzie taka mocna, taka aromatyczna i sobie wtedy posiedzę z tą kawą. I teraz jak będziesz sobie popijał ten rumianek, myśląc znowu mentalnie, że ty robisz coś fajnego, bo za chwilę wjedzie ta kawka, to jest coś innego, niż jeżeli pijesz szumianek w zamian za to, bo masz nie startować dnia od kawy. Rozumiesz, takie przełożenie, yy, hmm. ja sobie to tak mapuję do małej mi z muminków versus do włóczykija. Mała mi zawsze taka wkurzona, że nie mogę się kawy napić. A Włóczyki, który na pełnym chillu, bo ja, mu to generalnie tylko jointa brakuje w tych bajkach, na pełnym chillu po prostu mówi, yy, okej, okay, spróbujmy, zobaczymy, co się wydarzy bo przecież nie mam nic do stracenia. Jutro też jest dzień, jutro też mogę się napić kawy. Ciekawa postać. I, do, i dokładnie tym, tym zdaniem, Daniel, też chciałem taką klamerką nawiązać do tego, co powiedziałeś wcześniej, że miałeś rutynę, zdarzył się gorszy dzień, wyrzuty sumienia, nie jesteś produktywny i tak dalej. To jest znowu kwestia tego, że nie jesteśmy robotami, nie jesteśmy machinami, nie jesteśmy... Um, nie jesteśmy też tymi ludźmi, których obserwujemy w mediach społecznościowych szczególnie, którzy mówią tam, wow, ja to w ogóle jestem mistrzem świata, wstaję, śpię po trzy godziny, wstaję o czwartej rano i cisnę, cały czas cisnę, cisnę, cisnę. Dlatego, że to są tylko i wyłącznie obrazki, które są tworzone na potrzeby sprzedaży, na potrzeby marketingu. Nie spędzamy z tymi ludźmi całego dnia, nie wiemy, jak to naprawdę autentycznie wygląda, i nie wiemy, kiedy ci ludzie mają też gorsze dni. Czy oni mają te gorsze dni? Czy oni tych gorszych dni nie mają? To tak naprawdę nie ma znaczenia, bo my miewamy te gorsze dni. Ty je miewasz, ja je miewam. Tylko najważniejsze z tym wszystkim to, że jeżeli ja wiem dokąd zmierzam, to wiem też, że jutro też jest dzień i jutro też mogę wrócić z powrotem na właściwą ścieżkę i zacząć pracować dalej. Jeżeli jedziesz gdzieś na wycieczkę, jedziesz autem, półtora tysiąca kilometrów powiedzmy. To w pewnym momencie, i wiesz o tym, że chcesz tam dotrzeć jak najszybciej, to musisz zjechać i musisz się kimnąć na parkingu, żeby było bezpieczniej, żeby było y, sprawniej, żeby było rozsądniej. I ten moment na to, żeby mieć gorszy dzień, on też jest ok. I teraz, jeżeli wiemy o tym, gdzie zmierzamy, mamy bardzo silne przekonanie, to, to poczucie celu, wiemy, gdzie ten cel jest, widzimy ten cel na horyzoncie, to nawet jeżeli mam gorszy dzień, to mogę w tym momencie nie zrobić roboty, która jest do zrobienia, ale będę sobie wtedy siedzieć na kanapie pod kocykiem z, z kakao w ręku i mogę sobie poskrolować i pogadać sobie na przykład z czatem GPT na temat tego, jak jeszcze mogę sobie tą pracę ułatwić, albo co innego mógłbym tutaj dorzucić do tej oferty, albo coś takiego. I nie to, że ja dzisiaj się nie mogę zabrać, nie robię roboty dla klienta, tylko z ciekawością. Dbam o siebie, co też często zapominamy o tym, żeby o siebie zadbać i jednocześnie chcemy yy, wykorzystać tą naszą ciekawość do tego, że okej, okay, to może zamiast siedzieć bezmyślnie na Netflixie i sobie wyrzucać, że ja nie robię roboty, to zrobić tą robotę inaczej. Dać sobie chwilę oddechu po to, żeby tą robotę jutro zacząć robić jeszcze, z jeszcze większą ekscytacją i frajdą. ma. Jak Ci się podoba odcinek z Ludwikiem do tej pory? Uwierz mi, że dalej będzie tylko lepiej. Ale mam teraz krótką prośbę: znajdź te 2-3 sekundy, żeby kliknąć suba, kliknąć lajka, like pokazać tym algorytmom, że tu jest fajnie. Dzięki temu łatwiej będzie mi zapraszać kolejnych gości. Koniecznie sprawdź darmowe materiały, które są w opisie i odwiedź Ludwika w jego mediach społecznościowych. Siema! No dobra, to mamy wypity rumianek, mamy wypitą kawusię, mamy już naszą rutynę z głowy. Teraz trzeba napisać jakiś tekst. Co w sytuacji. Kiedy nie ma tego natchnienia? Czy w ogóle, w ogóle słyszałem taką teorię, że natchnienie to mit. Natchnienie to mit i w jednej z Twoich wypowiedzi padło słowo deadline. Podobno nie do końca lubisz to słowo. Mm -hmm. To prawda, to prawda, bo za dużo pracowałem z e, organizacjami militarnymi, z ludźmi, którzy w tych organizacjach militarnych e, m, pracują i za wiele historii związanych z ich po prostu przygodami w takim bardzo trudnym znaczeniu tego słowa doświadczeniami z pól bitewnych e, słyszałem e, bo tam też się oczywiście nawiązują nie tylko relacje profesjonalne, ale też relacje przyjacielskie, poza zawodowe, bo deadline to jest linia śmierci tutaj nikt nie umiera, to że my nie dowieziemy czegoś na dany czas tylko dowieziemy to dzień, dwa, czy pięć później, to nadal szansa na to, że jesteśmy w branży, w której ktoś umrze z tego względu no, jest raczej nikła, więc ja wolę po prostu termin, termin. Czyli mam, mam to, to określenie, że jest jakiś termin, którego chcę dotrzymać. Natomiast nie jestem w tej chwili w stanie odtworzyć w głowie, czy to na pewno powiedział Hemingway, ale coś mi się kojarzy, że tak. To znaczy, on zapytany kiedyś przez kogoś właśnie o, o kwestię natchnienia powiedział, i tu musisz, bardzo Cię proszę Daniel, żebyś zweryfikował moje słowa w jakichś notatkach do tego, do tego odcinka, czy to faktycznie był Hemingway, natomiast osoba, której myślę w tym momencie, zapytana o to natchnienie, odpowiedziała wprost, nie wiem kiedy przyjdzie Wena, ale moją odpowiedzialnością jest to, żeby została mnie przy pracy bo w twojej pracy właśnie też pisarskiej de facto jest to bardzo bardzo istotne dlatego że jeżeli yy, w danym momencie w danego dnia wypijesz nawet ten rumianek wstajesz a no kurde nie mam weny nie wiem co mam sobie tutaj zrobić nie, a pójdę sobie do Biedronki na zakupy i jeżeli stoisz w tej Biedronce przy dziale z warzywami i wybierasz seller i nagle ci przyjdzie ta wena i masz ale takie natchnienie słuchaj że mógłbyś po prostu siedzieć i pisać przez godzinę to co z tym zrobisz no, możesz sobie wyciągnąć telefon i zacząć robić kawałek notatki głosowej, ale ktoś ci powie, przepraszam bardzo, panie Danielu, bo, czy przepraszam bardzo, ja tutaj chcę sięgnąć po cytryny, Pan się przesunie. I nagle już wszystko y, odpływa. To nie jest miejsce do tego, żeby tworzyć. Więc jeżeli nie masz ze sobą wszystkich akcesoriów, które są Ci potrzebne, nie masz tego spokoju, nie masz możliwości tego, żeby usiąść i zacząć notować, to będzie ci bardzo trudno skorzystać z tej natchnienia, kiedy ono przyjdzie. Dlatego ten moment na to, żeby iść do Biedronki i robić rzecz dobra, nie mam weny Ergo, zacznę robić coś innego, to to jest łatwiejsze. I zaczniemy robić coś innego. Jednego dnia, coś innego, drugiego dnia, coś innego, trzeciego dnia, i tak naprawdę nigdy nie robimy roboty. A co w sytuacji, jeżeli po prostu zacząłbyś siedzieć i mówić, okej, dobra, nie mam natchnienia, żeby pracować dla tego klienta, no to sobie zacznę może drugiego. A tak naprawdę jak w ogóle nie mam natchnienia na nic, no to jeżeli byłbym. I zacznę sobie znowu z ciekawością, ciekawość włóczy kija, tak to. Dzisiaj sobie nazywajmy. Z taką ciekawością włóczy kija, co by było, jakbym totalnie nie miał nigdy natchnienia, jeżeli faktycznie natchnienie to jest mit, ale chciałbym tą robotę zrobić? Co by było, jakbym bez żadnego natchnienia miał po prostu wykonać działanie, które przybliży mojego klienta do tego, żeby mieć gotową ofertę, mieć gotowe kopie, mieć gotowy ten tekst, do którego się zobowiązałem? Zacznę pisać. No i jak zaczniesz pisać, to nagle się okazuje, że Kawałeczek zdania, połączenie kilku słów, odpali jakąś klapkę w głowie, że Hah! kiedyś czytałem taki dobry tekst, ej, ale to fajne, i zaczynasz pracować. Jakieś lata, lata temu yy, prowadziłem vloga, daily vlog, yy, przez 256 odcinków z rzędu. 256 to jest w branży IT okrągła liczba, dlatego nie 200 czy 300, tylko 256. I ktoś mnie kiedyś zapytał yy, z widzów, kiedy ja wymyślam tematy na tego vloga? Bo ja codziennie mówiłem właśnie o jakichś rzeczach związanych z komunikacją, z relacjami, właśnie z produktywnością. Kiedy ja wymyślam tematy na te, na te kolejne odcinki? Dzień za dniem, kiedy każdego dnia trzeba odpalić kamerę, odpalić mikrofon przy tej kamerze, trzeba nagrać ten odcinek, trzeba wrócić do domu, zrzucić go na komputer, trzeba go zmontować, trzeba go uploadować na YouTube, opublikować. To kiedy jest jeszcze czas na to, żeby wymyślić sobie te tematy? Ja odpowiedziałem wtedy znowu autentycznie temu widzowi, że ja temat na dany odcinek vloga wymyślam pomiędzy momentem, kiedy nacisnę rekord w kamerze, a rekord w mikrofonie. Dlaczego? Dlatego, że robię to codziennie, i to jest w tym momencie mięsień kreatywności, bo jeżeli ja wymyślę jeden temat i opowiadam o tym temacie. Jako, że vlog charakteryzuje się pewną specyfiką, jak wszystko, czyli vlog powinien mieć tamte 8, może 10, 12 minut, no to ja w ciągu 10 minut jestem w stanie opowiedzieć o x rzeczach, o jednej, może dwóch. To są malutkie kawałeczki, wycinki mojego życia okraszone. Fajną, wartościową treścią. No, ale teraz w trakcie, jak o tym opowiadam, to pojawił mi się jeszcze jeden pomysł. Więc z następnego dnia, yy, zaczynając nagrywać, myślę o tym pomyśle z wczoraj, ale jednocześnie pojawia mi się kolejny i nagle ta lista zaczyna się yy, ubogacać. Ale dlaczego? Dlatego, że zacząłem robić. Czyli znowu ta wena, jak, czy w myśl chyba Hemingwaya, yy, łapie mnie przy pracy, zastaje mnie przy pracy, bo ja już zaczynam to robić. Więc chyba w ten sposób będzie najprawdziwiej odpowiedź na twoje pytanie, Daniel. Dobra odpowiedź, Dobra. aprobuję, akceptuję, bo myśmy mieli na, na forum szuka, literackim... foka tak jak... aprobaty. <laughs> tak, na forum literackim mieliśmy taki właśnie patent, bo ludzie czasem pisali, ale jak to zrobić, jak utrzymać tę stałość, tę regularność w tym, bo na przykład był pisarz, nie pamiętam nazwiska, jest taka dziewczyna, na tym forum literackim, była dziewczyna, ona znała wszystkich pisarzy i powiesz... Zagadki były takie, nie? Ona wszystkie wiedziała. Ona pewnie wiedziała, kto to był, że jak pisał książkę na maszynie jeszcze, to nie zaczął następnej strony, dopóki ta strona, którą pisał, nie była doskonała. Okej. Okay. Był, był też pisarz, który każdego dnia rano przed pracą siadał i pisał. Mm -hmm. I do tego momentu, do którego dojechał, po prostu kończył i wychodził do roboty był pisarz, który każdego dnia pisał 2,5 tysiąca słów. Mhm. I myśmy mieli taki patent, że jak masz coś napisać, a nie wiesz co masz napisać, to po prostu siądź i pisz. Pisz mhm. to, co w tym momencie masz w głowie, cokolwiek to jest. Nawet jeżeli to są myśli w stylu kuźba, jak mi się nie chce pisać, Boże, mam to zlecenie dla tego klienta, już męczę się z nim, włożę się z nim dwa tygodnie, nie mam kompletnie żadnego pomysłu. Próbowałem tego, próbowałem tamtego, robiłem dwie godziny, trzy godziny dziennie researchu nic nie przychodzi mi do głowy. Nie ja mam pomysłu, może to komuś oddam, a może komuś nie oddam, a może gdzieś znajdę jakąś informację, a może kogoś zapytam. O, może kogoś zapytam. No i pytasz, i już jest natchnienie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. I to jeszcze bym wzbogacił o, o jedną rzecz, bo mm, dużą, moją, e, dużą moją niezgodę mm, od razu wzbudziło to zdanie, o którym powiedziałeś, że nie zacznę kolejnej strony, dopóki moja pierwsza strona nie będzie perfekcyjna czy ta, ta poprzednia I, i to jest rzecz właśnie, której też musimy się bardzo szybko wyzbyć, jeżeli chcemy dowozić wyniki, jeżeli chcemy faktycznie robić robotę, to trzeba pamiętać o tym, że ja z dzisiaj to jest coś innego niż jazd jutra i jazd za tygodnia. Sam powiedziałeś o tym na samym początku, kiedy e, wspomniałeś o tym że wiesz tak bardzo dużo o pisaniu do internetu, że myślałeś, że wiesz wszystko, minęło 2,5 roku i się okazało, że jednak jeszcze jest wiele rzeczy, które można się nauczyć, których się już nauczyłeś w międzyczasie, prawda? Więc jeżeli my próbujemy. Będzie teraz takie dosyć trudne, co powiem emocjonalnie to może być dla, dla niektórych trudne, więc przepraszam, jeżeli ktoś odbierze to jako, jako swego rodzaju ból. Natomiast. Niestety to jest taki ból dosyć prawdziwy i twarda prawda. Chodzi o to, że jeżeli próbujemy dokonać jakiejś perfekcji, pomijam to, czy ta perfekcja istnieje czy nie, ale chcemy coś ocenić, że kurde, ale świetną robotę zrobiłem, to jest naprawdę doskonałe, powtarzałem, czy podchodziłem do tego x razy, tyle i tyle rzeczy mi się w międzyczasie zmieniało, koncepcji w ogóle, aż w końcu no, wyperfekcjonizowałem to do, do ostatniej kropli. To to jest perfekcja, którą możemy osiągnąć tylko i wyłącznie na stan dzisiejszy, bazując tylko i wyłącznie na wiedzy, którą mamy z przeszłości. Czyli to jest wszystko to, co pozbierałem do tego momentu, w którym dzisiaj jestem. Natomiast nie ma tam w ogóle tych wszystkich rzeczy, których za chwilę się nauczę. I teraz, jeżeli ja próbuję sięgnąć sufitu w momencie, kiedy mam ograniczoną wiedzę, to co ty na to, żeby zamiast sięgać sufitu i tej kolejnej iteracji, kolejnej kolejnej kolejnej, żeby ten produkt był coraz lepszy, który tworzę, to żeby go po prostu zrobić tak, żeby on był naprawdę bardzo dobry. Nie świetny, perfekcyjny, absolutna doskonałość, tylko żeby był naprawdę bardzo dobry. A pozostały czas spędzić nad tym, żeby się rozwijać, żeby robić kolejne rzeczy, żeby uczyć się kolejnych rozwiązań, metod, że kolejny nasz produkt, jak chcemy, będziemy chcieli go zrobić, żeby był bardzo dobry, to on będzie bardzo dobry, ale na jeszcze wyższym poziomie. I bardzo dobry na jeszcze wyższym poziomie, a kolejny będzie o wiele wyżej gdzie po prostu bardzo dobry, ale będzie o wiele wyżej niż to, co dzisiaj nazwalibyśmy perfekcją. I mówię, że to będzie o tyle. Powiedziałem, że to może być dla niektórych o tyle trudne, bo jak sobie zdamy sprawę z tego, że perfekcję jesteśmy w stanie osiągnąć, pomijając koszt tej perfekcji, ale osiągnąć tylko i wyłącznie na stan dzisiejszy, bazując na swoich przeszłych doświadczeniach, w ogóle nie biorąc pod uwagę tego, do czego zmierzamy i jak bardzo będziemy się rozwijać, to jest trochę tak, jakby nie wiem, moja pięcioletnia córka chciała narysować koło i zrobiła to. No, nie będę się uczyła rysować kwadratu, nie będę się uczyła rysować trójkąta, dopóki nie zrobię tego perfekcyjnego koła. Jak będzie wyglądało jej rysowanie rowerka, czy domku, czy czegokolwiek innego, w momencie, kiedy to koło jest absolutnie perfekcyjne, ale nie starcza nam czasu na uczenie się czegokolwiek innego. Więc zrobienie kółka, Dorysowanie mu kresek, żeby było słoneczkiem, i w tym momencie dorysowanie kwadratu i trójkąta, żeby były domkiem, nagle się okazuje, że to jest absolutnie bardzo dobry rysunek, mimo tego, że to koło nie jest absolutnie perfekcyjne. Więc do tego też zapraszam, żeby nie dbać o tą perfekcję. Bo pytanie też jest takie, dla kogo jest ta perfekcja? Czy ona jest dla naszych klientów, bo oni oczekują nas perfekcyjnego produktu. Czy ona jest bardziej dla naszego własnego ego, które ciężko jest zaspokoić? Dokładnie, dokładnie. Bo to, z tego, co mówisz, to de facto, żeby stworzyć coś perfekcyjnego, musielibyśmy się zatrzymać w rozwoju. Mm -hmm, tak, dokładnie, tak? Bez sens. Musielibyśmy się, Daniel, zgodzić na to, że stan dzisiejszy, punkt w czasie, na osi, w którym w tym momencie jesteśmy, że to jest nasz, nasz sufit i już nigdy więcej nie nauczymy się czegoś nowego. I teraz będę w ramach tej wiedzy, którą do tej pory udało mi się posiąść, będę starał się osiągnąć coś perfekcyjnego, ale nic więcej. Dlatego, że jak jutro się dowiem o jeszcze lepszej technice sprzedażowej, copywriterskiej itd. No to, to może się okazać, że to nie jest perfekcja. No to psuna, budę cała ta robota dzisiejsza. Więc muszę się zatrzymać w rozwoju i trwać w tym, co mam. Koniec. Okej, okay, to w takim razie proste pytanie prawdopodobnie jest trudne, albo trudne pytanie, skąd się bierze, co powoduje prokrastynację. Z reguły jest to strach. Z reguły jest to strach, i to jest strach wobec albo to jest z reguły strach wobec własnego ego, a nasze ego często boi się innych ludzi i boi się oceny przez in, Oceny bycia ocenionym przez innych ludzi. Bo teraz, jeżeli ja mam napisać tekst. Dla klienta, no to znowu, dla kogo ja tego, ten tekst piszę? Piszę ten tekst dla tego klienta, czy piszę ten tekst dla siebie? No, klient mi płaci, klient czegoś oczekuje. Tylko że ja często jestem w swojej własnej głowie, że ten tekst nie jest perfekcyjny, bo nie wiem, nie ma. Idealnych, idealnego takiego flow, że w momencie, kiedy kończy się jedna linijka tekstu, to kolejna, która się zaczyna, kontynuuje tę sam, samą historię, która się dzieje, ten sam stan emocjonalny i tak dalej. Znowu, nie jestem specjalistą w Twojej branży, więc teraz tak awista bez przygotowania wymyślam sobie ten, ten przykład na bieżąco. Natomiast w momencie, kiedy Moje ego tutaj zaczyna odgrywać rolę, i mówi: Dobra, to ja muszę, to przecież mnie klient płaci. To ja jestem zobowiązany do tego, żeby faktycznie perfekcyjny produkt dostarczyć. To nie biorę pod uwagę tego drugiego człowieka, dlatego że ten drugi człowiek może nie oczekiwać ode mnie perfekcji. Być może ten drugi człowiek oczekuje tego, że ja dowiozę produkt, który będzie spełniał jego zadanie. Bo ja na przykład mnie nie interesuje to, jeżeli ktoś mi napisze ofertę, nie, masz opisać hakerów produktywności jako absolutnie najbardziej, autentycznie, najbardziej wspierającą społeczność w polskim internecie. I chciałbym, żebyś to dla mnie zrobił. To teraz, jeżeli to opiszesz i puścimy to w świat, jak długi i szeroki, niech to wypłynie na głębokie wody internetu. No to teraz, jeżeli tam są zdania, które są napisane z powiedzmy, błędem interpunkcyjnym, no to tu są dwie rzeczy. Albo ja mogę w tym momencie stwierdzić, o nie, ty już nigdy więcej z tą będę współpracował, bo tam jest błąd interpunkcyjny, albo może to spowodować, że ludzie, którzy będą czytać tą, tą ofertę, oni będą mogli wysyłać wiadomości, hej Ludwik, słuchaj, czytałem twoją ofertę i tam jest błąd interpunkcyjny, słuchaj. Ja mówię, wiesz co, Faktycznie jest ten błąd interpunkcyjny, bo bardzo ci dziękuję za to, że mi go zgłosiłeś. Natomiast jak już jesteśmy przy tej ofercie, to powiedz mi, co ci najbardziej co do ciebie najbardziej przemawia, co co powoduje, że chcesz dołączyć do hakerów produktywności, jakie masz wyzwania i my zaczynamy rozmawiać i okazuje się, że ja jestem w stanie dzięki temu wykorzystać ten błąd interpunkcyjny jako element procesu sprzedażowego, element nawiązania relacji z drugim człowiekiem, który nie jest w tym momencie tylko i wyłącznie czytaczem tej, tej oferty, tylko zaczynamy rozmawiać, zaczyna się tworzyć komunikacja. Ja zaczynam poznawać tego człowieka i jeżeli ten człowiek mówi, nie, no ja nie będę dołączał, dlatego że ja nie mam branży te backgroundu technicznego, ja tam się nie znam na tych wszystkich AI-ach dzisiaj, na tych botach, na tych Discordach i tak dalej. Ale słuchaj, to nie jest totalnie żaden problem, Dlatego, że bardzo duża część naszych ludzi, naszych hakerów, też nie jest techniczna. To są ludzie z przeróżnych branż. Mamy szefów firm, y, y, ludzi z rad nadzorczych, różnych dużych spółek, mamy lekarzy, mamy copywriterów, mamy y, ludzi, którzy są z branży IT i pracują w niej codziennie, ludzi, którzy tworzą de facto branżę IT i są w niej pionierami. Są ludzie, którzy są zawodowymi medytatorami albo hipnoterapeutami. I oni też nie mają backgroundu technicznego, a jednak wspaniale się w tej społeczności odnajdują właśnie ze względu na ich, na jej autentyczność. I teraz powiedz mi bardziej o tych swoich wyzwaniach, a nie o tym, że nie masz backgroundu. I zaczynamy sobie rozmawiać, i ta sprzedaż, to dołączenie tych ludzi do naszej społeczności również się w ten sposób odbywa. I teraz powiedziałem o tym, że my piszemy dla tego człowieka, i temu człowiekowi nie zależy na perfekcji, tylko zależy na stworzeniu przestrzeni do generowania rezultatów. Dla mnie rezultatem jest to, żeby jak najwięcej ludzi dowiedziało się o hakerach produktywności, bo ja chciałbym mieć społeczność. Tak szeroką, żeby każdy mógł mieć w sobie to uczucie: jestem hakerem produktywności, żyje mi się lepiej, bo wiem, że cokolwiek by mnie nie spotkało w życiu, to tam jest ekipa, która jest mega wspierająca. I jako, że ta ekipa taka jest po prostu, to chciałbym, żeby każdy człowiek, który jest w stanie operować językiem polskim, bo to jest społeczność polskojęzyczna, żeby był, miał silne poczucie, że jest jej częścią. Każdy człowiek, dlatego że będąc już w tej społeczności wchodzimy między wrony kraczami jak i one, tam nie ma pół grama hejtu, tam nie ma pół grama y, oceniania się, tam nie ma pół grama jakichkolwiek wyzwisk. Nigdy mi się jeszcze nie zdarzyło, żebym komukolwiek musiał zwrócić uwagę na cokolwiek w tej społeczności, że hej, 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 tak nie robimy. Ani jeden raz w ogóle ever. Znaczy, nie, przepraszam, żeby było w pełni autentyczne. Ostatnio była taka sytuacja, że spotykaliśmy się w jednym miejscu i ktoś zaproponował, że jest jeszcze jedno miejsce, w którym moglibyśmy się spotkać, tylko to już było za późno, więc powiedziałem: hej, hej, nie, nie zmieniajmy, spotkajmy się w oryginalnym. No to to był jedyny moment w historii tej społeczności, kiedy ja zwróciłem komuś uwagę. Więc reasumując, odpowiedź na Twoje pytanie, to jest ten moment, kiedy moje ego walczy, ale z drugiej strony jest też ocena przed innymi, bo co jak ktoś pomyśli. Że ja nie robię dobrej roboty. Co jak inni copywriterzy przeczytają moją ofertę, będą wiedzieli, że to ja to robię i ją ocenią źle? No to znowu jest pytanie: z jakiego miejsca wychodzimy? Czy my piszemy dla tych innych copywriterów, czy piszemy dla naszego klienta? Jeżeli ja zostanę oceniony i zostanę źle oceniony, to pomyślmy sobie, przez kogo zostajemy oceniani. Czy jeżeli masz gościa, który jest twoi, może być Twoim mentorem, jest absolutnie mistrzem świata w Twojej branży. I pójdziesz do niego i pokażesz mu tą swoją ofertę, taką, jaka jest, to jeżeli on ci powie, stary, ale beznadziejna oferta w ogóle to z czym ty do ludzi. To pytanie, czy to jest człowiek, który chce, żeby był twoim mentorem? A jeżeli ktoś jest dużo wyżej od ciebie w, na ścieżce copywriterskiej, dasz tej osobie swoją ofertę, a ta osoba powie: Słuchaj, Daniel, świetna oferta, wiesz, ja to bym poprawił, czy poprawiła to, 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 to i to i to. No to. Pisanie, tworzenie tych ofert tak, żeby one były, jeżeli oceni ci osoba źle, bo ci zazdrości, zawiści, jest twoim konkurentem i itd., to, to ci nic nie robi. A z drugiej strony, jeżeli dostaniesz feedback od kogoś, kogo bardzo szanujesz, to dostaniesz ten feedback, bo ta osoba chce dla ciebie też jak najlepiej. No to same plusy. Więc czego tu się obawiać w tej ocenie? Dobre, dobre pytanie. I tak na podstawie tego, co, co powiedziałeś, bo ostatnio zdarzyło mi się wziąć udział w takiej e, dyskusji, powiedzmy, trochę ostrej na temat. Mhm gramatyki i interpunkcji w copywritingu, no mm -hmm. i jak ktoś to w końcu powiedział, że jak nie ma tego przecinka, to się nic nie stanie, jak jest sprzedaż, a nie ma przecinka, to się nic nie stanie, ale jeżeli byłby przecinek, a nie byłoby sprzedaży, no to jest problem. Tak. I nasza, nasza społeczność copywriterska niestety nie jest tak wspierająca jak hakerzy produktywności, no i tam się wylały różne głosy, w tym w tym jedna dziewczyna nawet dobrze mi nawrzucała, że, że ja oddaję niechlujne teksty. No, Ludwik, dostałeś mój tekst, czy był niechlujny? Absolutnie nie, nie. absolutnie nie. Natomiast. No i wiesz, i jeszcze tak dopowiadając mm. nie, że coś takiego, że może Twoim klientom to się, może Twoim klientom to pasuje. Ja tak myślę sobie, ty, ale przecież ty nie wiesz, jakie ja teksty oddaję do klientów, nie wiesz, co moi klienci o, o mnie mówią. Dlaczego oceniasz moich klientów, nic o nich nie wiedząc? Nie? No ale. To jest to, co powiedziałeś, ego. Ego, nie tylko moje ego walczy mm -hmm. przed byciem ocenianym, ale też cudze ego walczy przed czymś, nie? Tak. Dlatego, że widzisz, to jest, to, te starcia ego mają to do siebie, że jeżeli ja mam jakieś zagrożenie, mam jakieś swoje własne niepewności, mam swoje własne strachy, to mamy niestety taką tendencję, Ponieważ znowu, sam powiedziałeś, że ta, ta społeczność, którą wspomniałeś, nie jest tak wspierająca charakterze produktywności. My tutaj jesteśmy w stanie otworzyć się przed y, tym nasze, tą naszą bardzo małą, kameralną społecznością jednak, mimo wszystko, w skali kraju, ze wszystkimi swoimi rzeczami. Bo każdy, kto ma coś do podzielenia się, musi zrobić ten pierwszy krok i być może... Czytają ludzie, OK, dobra, to ten się podzielił tym, ten się podzielił tamtym, ten się podzielił tym, ten się podzielił tamtym. No ale jak ja coś powiem, to mnie na pewno ocenią. Więc to też jest tak, że ludzie muszą do tego dojrzeć. Mamy taki, już wracam do Twojego, do twojego pytania, natomiast też, żeby dać większy kontekst. Mamy w hakerach produktywności takie miejsce, ja wiem, że ja dużo o nich mówię i to nie jest kwestia sprzedaży i autopromocji, tylko po prostu autentycznego zachwytu tego, jak jacy ludzie tam są w środku. Więc mamy takie miejsce, które nazywa się sekrety hakerów, gdzie można wrzucić sobie swój sekret i my możemy o nim porozmawiać, nie wiedząc, kto to napisał, czyli jest to w pełni anonimowe. I teraz mimo tego, że ktoś mówi o jakimś sekrecie, nie musi brać odpowiedzialności za to, więc obniżamy ten moment... Ulżenia ludziom z tym, żeby się mogli jakimiś swoimi bolączkami podzielić. I teraz, niestety, w branży, w branżach różnych, między innymi, jak mówisz, w branży copywriterskiej, ludzie też mają swoje bolączki. I teraz, jeżeli ja mam te swoje bolączki, ja mam te swoje obawy, ja mam te swoje um, strachy w środku, że to być może, żeby mnie ktoś nie złapał na, nie wiem, błędzie gramatycznym, ale za to jestem świetna w interpunkcję, to ja wolę wytknąć się, albo ty źle robisz interpunkcję a bo tutaj ci brakuje y, przecinka ergo, jesteś niechlujny. Na, 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 na. I w tym momencie y, torujemy uwagę całej społeczności na ciebie i na twoje błędy, dzięki czemu my wychodzimy troszeczkę do tyłu i jest mniejsza szansa, że ktoś nasze błędy zauważy. Dlatego jesteśmy właśnie tak, jak trochę, jak ranne zwierzę wtedy. Bo jak podchodzisz do psa, który jest y, tak jak my mamy naszego diabła. Po prostu. Nie, nie, nie wchodźmy w to, dlaczego takie imię. Yy, mamy naszego diabła i on jest najcudowniejszym psem na świecie i dla nas najcudowniejszym, bo jest to nasz pies. Więc jeżeli on byłby ranny, to jeżeli ja do niego podchodzę, to on na mnie nie warknie, on nie kłapnie paszczą, tylko on po prostu będzie patrzył smutnymi oczami, bo wie, że ja go przytulę, wie, że ja go zaraz zaopiekuję. I że ja go uratuję, bo mamy już z nim takie doświadczenie, że jego życie było kilkukrotnie ratowane od momentu, kiedy miał 8 tygodni, bo był do uśpienia. Więc yy, on wie, bo on ufa. Natomiast każdy inny pies, z którym ja nie mam takiej relacji, no to jeżeli ja podchodzę do psa, który jest yy, ranny, to ten pies tym bardziej wystawi zęby, kłapnie, będzie warczał, będzie próbował ugryźć mnie, bo będzie się bał. I to jest dokładnie porównanie tych dwóch społeczności, o których mówisz. Tutaj, w tej społeczności są jakieś strachy, jest jakieś wytykanie, jest to warczenie po to, żeby ukryć swoje, bo tu pokazuje swoją dominację, mimo tego, że jestem ranny. W hakerach produktywności jest to, hej, chodź, zróbmy coś razem, pomóż mi się naprawić, bo chcę dalej ci służyć, chcę dalej merdać ogonem, chcę robim, chcemy robić razem wspólne rzeczy, chodzić na wspaniałe wycieczki, jeździć na te wycieczki, bawić się i rzucać patyki. Więc to właśnie o to chodzi. Jak w środku jest zaufanie, zaufanie do siebie, a później zaufanie do innych, bo trzeba mieć najpierw zaufanie do siebie, żeby móc mieć zaufanie do innych, to jest po prostu dużo łatwiej i tworzy się dużo fajniejsze miejsca. Fajne, fajne to porównanie z psem, który Cię zna, z którym masz relacje, z psem, który, z którym relacji nie masz. Myślę, że to może wyjaśniać, wyjaśniać temat plus to zaufanie do siebie, zaufanie do innych, otwartość, bo nie ukrywam, że też miałem okazję niedawno skorzystać z y, wsparcia społeczności. Jak miałem, miałem zlecenie, to pewnie to, co teraz mówisz, że strach. Strach przed tym, że będę oceniony, strach przed tym, że coś robię, zrobię źle. Miałem dosłownie atak paniki. Siedziałem i bałem się, nie, nie wiedziałem czego. Wszedłem na, y, na Discorda, opisałem dokładnie, co się ze mną dzieje. I kurde, jaką ja dostałem pomoc. Samo to, że przeczytałem, stary, też tak mam. Też tak mam. Powiem Ci, co zrobiłem. Zrobiłem to, to, to i to. I to już pozwala ruszyć. Mm -hmm. tak? Więc jakbyś mógł tak teraz powiedzieć, jakbyś przytoczyć historię tego, jak, jak stwierdziłeś, jakbyś mógł tam mierzyć ten moment, kiedy stwierdziłeś, dobra, teraz będę tego uczył, teraz będę inspirował innych, chcę stworzyć społeczność, która będzie się wspierać, która, jak w ogóle powstała yy, ta społeczność. Wiesz, co? To nie jest kwestia decyzji. To nie jest tak, że tego rodzaju społeczność jesteś w stanie zaprojektować i według checklisty po prostu tworzyć społeczność, że dobra tutaj pyk, 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 raz w tygodniu trzeba napisać to, raz w miesiąc trzeba napisać to, a są takie przecież, są kursy różne, zbudowanie społeczności, są książki dotyczące tego, jak te społeczności budować i te książki dają taką podstawę, taką bazę do tego, co zrobić w momencie, kiedy się nie wie nic? Czyli trochę tak, jakbyś zaczął, chcesz zostać copywriterem, to żeby być copywriterem, to trzeba mieć pewnego rodzaju feeling, tak? Trzeba mieć pewnego rodzaju ten, taką tendencję do tego, żeby chcieć wywierać ten wpływ słowem. Trzeba lubić pisać słowa i przelewać te myśli, które nam się w głowie pojawiają na papier, żeby można było zostać copywriterem. Natomiast tej branży właśnie, tylko znowu, copywriting pewnie jest też branżą, która ma pewne prawa, tak? Rządzi się pewnymi prawami. Są pewne mechanizmy, które działają. I tych mechanizmów można się nauczyć z książki. Ale każdy copywriter ma swój własny sposób pisania, ma swój własny sposób wyrażania, który musi być zmaczowany, musi być takie Pięknie się po polsku wyrażam, musi być połączony i dostosowany, o, dostosowany do klienta, do którego piszę. Dlatego, że jeżeli ja mam na przykład taki styl wyrażania się, że na przykład przeklinam cały czas i, i lecą te wulgaryzmy, co drugie słowo, tam super ty musisz brać za siebie właśnie, bo ja dole jak Ty, nie, a nie będziesz wszystko za siebie brał, to ja. No, no, po prostu przyjdziecie le, i wiesz, i te, to jest mój sposób normalnej komunikacji, a ty przyjdziesz jako copywriter i powiesz, yy, że yy, zapraszam Was bardzo serdecznie na udział w moim webinarze, na którym podzielę się z Wami świetnymi technikami produktywności, które natychmiast zmienią Wasze życie. I nagle się okazuje, że to są dwa totalne różne komunikaty, więc trzeba umieć się dostosowywać. Znowu mówimy o tej elastyczności. I teraz o ile w copywritingu w branży IT, w matematyce, w prowadzeniu samochodu, możesz się nauczyć tych podstaw. O tyle tych wyższych leweli można się nauczyć dopiero w momencie, kiedy zaczynasz mieć praktykę. Czyli musisz zacząć pisać te teksty, musisz zacząć rozwiązywać te całki, musisz zacząć prowadzić ten samochód, widząc nadjeżdżający tramwaj z lewej. I to są rzeczy, które wymagają praktyki. I dokładnie tak samo jest z tym budowaniem społeczności. Jakieś podstawy. I teraz, w zależności od tego, jaka to jest branża, od tych podstaw można mieć mniej bądź więcej yy, takich teoretycznych, w zależności od tego, jakie masz podstawy w tym, żeby na przykład, tak jak w mojej sytuacji, ja od 18 lat żyję z mówienia do ludzi i z zarządzania grupami, z zarządzania sytuacjami, które się wydarzały w tych grupach, z wychwytywaniem tego, co w danym momencie, tygodnia jest potrzebne, żeby ta grupa, kiedy. W większości przypadków prowadziłem szkolenia, które trwały tydzień, żeby ta grupa była ultra zadowolona. I teraz ja sobie to zmapowałem na świat online. Dlaczego? Dlatego, że mieszkając przez ostatnie 8 lat w Niemczech, brakowało mi takiego miejsca. Nie miałem wokół siebie znajomych, takich, którymi mogę iść na kawę i porozmawiać o produktywności po polsku. Więc brakowało mi takiego miejsca, gdzie ci wszyscy znajomi, z którymi rozmawiam w online'ach takim kanałem, takim kanałem, na Signalu, na FaceTime'ie, na Discord'ach i tak dalej, żeby oni byli w jednym miejscu. Jednocześnie prowadząc tego vloga, rozmawiając z różnymi ludźmi, ludzie mówią, kurde Ludwik, jak ja bym się chciał od Ciebie uczyć. I dostawałem taki feedback, że to, co ja mówię, to te treści, które ja przemycam na szkoleniach, bo często to były szkolenia stricte techniczne, a jednak rozmawialiśmy o produktywności w kuluarach, przy kawie, w międzyczasie, pomiędzy modułami, to dostałem feedback, Ludwik, my tego chcemy. Więc ja powiedziałem, okej, okay, dobra, to ja w takim razie, co Wy na to, żebym ja nagrał takie szkolenie? I w związku z tym, że ludzie, którzy, yy, którzy mnie znali, którym powiedziałem, hej, słuchajcie, tu jest szkolenie, y, które ja będę nagrywał, ale to jest tak, nie mam strony internetowej, nie mam półsłowa oferty, nie mam agendy tego szkolenia, ale tu macie link do, do koszyka, możecie mi zrobić przelew, to ja wtedy nagram to szkolenie. I w pierwszej iteracji kiedy zrobiłem to wśród znajomych z jednej społeczności, w której się mocno udzielałem i powiedziałem, hej, słuchajcie, chcecie coś takiego? Po czym zwiększyłem cenę razy dwa i rozesłałem to mailowo do znajomych, hej, słuchajcie, bo będzie coś takiego, parę osób już weszło na pokład, więc jak macie ochotę, to yy, wbijajcie. Ja tutaj zacznę tworzyć jakiegoś Discorda, zaczniemy sobie rozmawiać, a ja z czasem zacznę nagrywać lekcje, i tak, do momentu, kiedy ty się nie pojawiłeś i nie napisałeś oferty dla hakerów produktywności, żebyśmy, żeby ludzie mogli z zewnątrz dołączać, tak to szkolenie zrobiło 100 tysięcy złotych. Bez grama oferty, bez grama strony internetowej, tylko i wyłącznie w oparciu o autentyczną moją chęć pomocy ludziom, którym, o których wiedziałem, że oni tej pomocy chcą. I teraz moment, w którym widzisz przelewy spływające na swoje konto, pek, 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 gdzie nie ma nic, co dajesz w zamian oprócz obietnicy, to jest niesamowite miejsce. Dlatego że ci wszyscy ludzie, którzy są teraz w tej społeczności, oni nie są w tej społeczności dlatego, że oni dostali obietnicę. I ja tą obietnicę dowiozłem, obietnicę w postaci właśnie bardzo wyszczegółowionej agendy yy, konkretnych modułów, które mają się odbyć w takim, w takim trybie, w takim, w takim grafiku, harmonogramie i w ogóle, i w ogóle. Tu wszystkie bonusy, nie niebonusy, pakieciki. Tak? Tylko ja im obiecałem, powiedziałem, hej, zrobię coś super fajnego dla Was. Będzie o produktywności. Jak chcecie, zróbcie przelew. I teraz robiąc over delivery i tworząc społeczność, nadając jej swoje... Ramy, nadając jej swój sposób funkcjonowania, okazuje się, że ci ludzie mówią: Ocie panie, to ja zapłaciłem, zapłaciłam tyle za tyle wartości. I teraz ci ludzie są w tej społeczności i chcą podawać dalej, dlatego że odczuwają tą wdzięczność. Mam, y, mam ludzi, którzy w, nawet po, mamy takie spotkania cykliczne, które nie są częścią oferty, żeby nikt mi, nigdy mi nie mógł wytknąć, że, y, że to było obiecane. Ale y, mamy takie elementy, gdzie na przykład spotykamy się codziennie i przecinamy się z kilkoma osobami, rozmawiamy sobie na jakieś tematy. Króciutko, krótka chwila jest, krótka, krótkie pytanie, krótka odpowiedź i jedziemy dalej z tematami. I ludzie się bardzo szybko rozwijają. Y, niektórzy mówią, że to jest magia, co się dzieje, czy na tych spotkaniach, czy na naszym silent coworku. I czasem jest tak, że ja odpowiadam jednej osobie. Bo ta osoba ma jakąś bolączkę, a druga osoba się tej, na tym spotkaniu przysłuchuje temu i wysyła mi później wiadomość. Ludwik, to było niesamowite, dlatego że ja się zbierałem pół roku do tego, żeby wykonać jakiś bardzo, bardzo trudny telefon. A dzięki temu, co ty mówiłeś wczoraj o sobie X, to ja dzisiaj y, sięgnąłem po. Ten, ja zaraz po tym naszym y, spotkaniu sięgnąłem po telefon i zrobiłem to połączenie. I teraz po prostu czuję, jak mi kamień spadł z serca. I to jest coś niesamowitego. Czy można to zaprojektować? Wydaje mi się, że nie. To jest kwestia autentyczności. Jak zaprojektujesz sobie społeczność według wartości, które nie są z tobą spójne, to to się nie ma prawa udać. Jeżeli zaprojektujesz społeczność, która jest absolutnie autentycznie oddająca ciebie takim, jakim jesteś, to wtedy to się powiedzie. U mnie tą wartością jest właśnie autentyczność i to jest właśnie dzielenie się wszystkim w bardzo otwarty sposób, po to, żeby pomagać innym. Na osi oczywiście produktywności, budowanie relacji, komunikacji i tak dalej. Natomiast, jeżeli masz, nie wiem, szybki pomysł z czubka głowy, masz społeczność fighterów w jakichś takich, właśnie MMA, ale mówisz, że czy ty sam wchodzisz właśnie z takim bardzo wulgarnym językiem, bardzo napompowany testosteronem i tak dalej, to w tym momencie naokoło ciebie, je, tak długo, jak to jest autentyczne i wynika z ciebie, bo tak się wysławiasz, bo tak się komunikujesz z bliskimi, bo tak się komunikujesz na zewnątrz, to musi być autentyczne, to wtedy też ci się to powiedzie. Ta społeczność, oczywiście, tam będzie bardzo dużo zbijania się, boksu, yy, będą ludzie sobie wyrzucać różne rzeczy, ale to będzie OK. To będzie społeczność, gdzie można wejść sobie po to, żeby właśnie się poboksować, a później wyjść z tej społeczności i robić sobie inne rzeczy w innym trybie, na przykład. Tak, nie była to kwestia decyzji, to była kwestia po prostu zebrania wokół siebie niesamowitej ekipy, a w myśl zasady wchodzisz między wrony, kraczesz jak i one, kolejni ludzie, którzy dołączają, dołączają dlatego, że dostają rekomendacje. Ci nasi hakerzy się dzielą tym, że hej, słuchaj, wpadaj, bo to jest najlepsza społeczność ever, ale mówią o tym nie wszemi wobec, uwaga, wszyscy powinni tutaj być, tylko tym jednostkom, które pasują do tej społeczności. Ja wcześniej powiedziałem, że chciałbym, żeby każdy człowiek mógł w tej społeczności być, ale to jest bardziej taka zasada paid for forward, podaj dalej, czyli ta społeczność będzie zataczać coraz większe kręgi, coraz większe kręgi, coraz większe kręgi, coraz większe kręgi, coraz większe, większe kręgi i zarażać właśnie tymi naszymi autentycznymi e, wartościami, bo bycie w tej społeczności wpływa bardzo mocno na ludzi, którzy, którzy są jej częścią. I ludzie się otwierają na koncept medytacji, otwierają się na koncept codziennego pisania dziennika, otwierają się na koncept mówienia otwarcie o swoich strachach, lękach, bólach, bolączkach, wyzwaniach. A to jest super miejsce, żeby w nim być. Super, super i bezpieczne. I z tego, co zauważyłem ostatnio, bo ja dużo obserwuję, z tego, co ostatnio zauważyłem, Twoja społeczność znowu przemówiła. Twoja społeczność już wie, jak być produktywnym, wie, jak do tej produktywności dążyć. Wie, jak ją utrzymywać, wie co robić, kiedy jej produktywność się kończy, ale pozostaje kwestia głowy. Kwestia głowy, która jest mega ważna, i ja często powtarzam, bo kwestia głowy dosyć często poruszamy na tym kanale. Mm -hmm. I zdarza mi się mówić, że copywriter z dobrym mentalem, ale słabym warsztatem będzie trzepał lepszy hajs niż copywriter z mm -hmm. bardzo dobrym warsztatem, ale słabym mentalem. Mm -hmm. I tak po części nawiązuje do tego, do tego projektu, który teraz będzie zaczynał, czyli Silna Głowa. Mhm. Jakbyś mógł o tym opowiedzieć. Jak to się zrodziło i do czego to będzie dążyć? Wiesz co, do, to jest dokładnie ten sam patent, jak z hakerami produktywności. Bo teraz jak mi zadajesz to pytanie, to jest dokładnie to samo, dokładnie ta sama agenda, że tak powiem. Czyli Widzę potrzebę u ludzi, którymi się otaczam. Wiem, że jestem uzbrojony w narzędzia, posiadam je w swoim arsenale te narzędzia, żeby móc im pomóc, a oni są otwarci do tego, żeby chcieć tej pomocy. I rzuciłem hasło: "Hej, słuchajcie, niedługo będzie, niedługo będzie takie otwarcie. Będzie można takie szkolenie, takie szkolenie ze mną przejść, będzie można być poprowadzonym przeze mnie, nie w mentoringu, bo możesz pracować ze mną jeden na jeden, tylko to kosztuje straszliwie dużo pieniędzy, dlatego że to jest rzecz, która jest nieskalowalna. I ja, będąc znowu bardzo rodzinną osobą i chcąc spędzać czas z moimi dziećmi, z moją żoną, z moim psem, to ja nie chcę robić rzeczy za dużo, takich, które wyjmują mój czas. Wtedy, kiedy, on, kiedy jestem potrzebny. Ja chcę móc, a nie musieć. Więc mentoring, okej, okay. możesz pracować ze mną jeden na jeden, ale jeżeli ja pracuję na, tym, na tych mentoringach jeden na jeden i widzę, jakie ludzie mają bardzo duże potrzeby, i mogą z tego mentoringu skorzystać tylko te osoby, które naprawdę są bardzo zasobne, bo jest to bardzo drogi produkt, tak jak powiedziałem, no to co w momencie, kiedy ja mógłbym to po prostu nagrać? I dać większej ilości ludzi, bo ja nie muszę w tym momencie więcej tego czasu y, spędzać. To się łatwiej multiplikuje, jednocześnie więcej ludzi będzie miało w tym momencie tą silniejszą głowę, więcej ludzi będzie mogło wtedy silniej stawiać kroki w kierunku swojego rozwoju, będzie mogło zarabiać więcej y, hajsu, tak jak mówisz, po to, żeby lepiej sobie żyć. A wtedy te osoby znowu będą mogły przyjść i powiedzieć: Ludwik, słuchaj, no ja wiem, że ten Twój mentoring jest bardzo drogi, ale może być jednak przyjął, przelewik ode mnie. Dla mnie to jest bardzo OK, żeby z takimi klientami współpracować. Natomiast faktycznie to, w jaki sposób świat zmienił się po pandemii, to, w jaki sposób ten świat cały czas się zmienia, to, w jaki sposób ten świat zaczyna pędzić dzięki rozwojowi AI chociażby i tym, że trzeba nadążyć nad tymi trendami i jednocześnie nie zagubić się czy w pracocholizmie, czy w samotności, czy w komunikacji z innymi, kiedy mamy tak bardzo dużo bodźców, to są wszystkie rzeczy, które można. Uporządkować. To są wszystkie rzeczy, które można wyćwiczyć, tak jak mięśnie, tylko że one są tutaj właśnie w głowie. To oczywiście jest przekleństwo Twoje, przekleństwo bardzo wielu hakerów produktywności, przekleństwo bardzo wielu widzów i słuchaczy Twojego podcastu, dlatego że to jest inteligencja. Im jesteśmy inteligentniejsi, tym łatwiej jest nam wychwytywać, wynajdować wymówki, odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie warto czegoś robić, dlaczego ktoś mnie oceni, kto jeszcze może mnie ocenić, jaka jeszcze inna ocena może się tutaj pojawić. W porównaniu z tymi ludźmi, którzy nie są inteligentni, po prostu każdy im się zrobić, zrobią robotę i zapominają i idą, idą do domu. Prawda? Więc to jest takie przekleństwo inteligencji. I dokładnie tak samo jest z tym mentalem, o którym mówisz. Dlatego, że jeżeli masz copywritera, który ma, powiedziałeś, że copywriter, słaby warsztat, silny mental albo y, słaby mental, silny, y, świetny warsztat, no to ten człowiek ze słabiutkim mentalem będzie w siebie wątpił, będzie y, nie wierzył, nie zaryzykuje, y, będzie miał genialny warsztat, ale. I klienta po drugiej stronie, z którym tak bardzo chciałby pracować, ale brak odwagi w sobie, żeby jednak napisać, że słuchaj, kliencie, ja napiszę ci pierwszy landing page, bo chcę ci udowodnić, że to będzie absolutnie przyniesie ci niesamowite wyniki, bo ja wiem jak to zrobić, ale będzie wychodził z pozycji strachu, z pozycji słabszego, underdog. Natomiast yy, z drugiej strony, jeżeli miał copywritera, który wejdzie i ci powie. Dobra, szanowny panie, ja w takim razie jestem w stanie dla Pana to zrobić, bo ja wiem dokładnie, przeczytałem jedną książkę yy, i to był ojciec Chzesny, więc ja wiem dokładnie, że musi być nagłówek, yy, pod spodem musi być lit, pod spodem muszą musi być kilka kwestii, rozbijemy obiekcje, będzie git. Drogi czacie GPT, napisz mi, napisz mi ofertę dla takiego, takiej, takiej takiej branży. Ctrl C, Ctrl V, boom wyślij, poszło. I teraz ta pewność. Powoduje, że ona jest też zaraźliwa, dlatego, że jeżeli mamy tego klienta, który miał spotkania z dwoma y, copywriterami, z tym o słabym mentalu i z tym o, o silnym mentalu. Ten o słabym mentalu, jak klient nawet by zaufał i dostał ten, y, ten świetny landing ze świetnymi tekstami, z, z genialnym kopii, to będzie patrzył na ten. Kurde, generuje tyle hajsu, ten landing, No świetnie jestem zadowolony, no ale kurczę, ten copywriter to w ogóle w siebie nie wierzył. Czyli ja nie wiem, czy to jest najlepsze, Mapuje, to się to są neurony lustrzane, zaczynam odczuwać te same uczucia. W sumie nie wiem, czy to, czy to była dobra decyzja. Kurczę, może bym z tego drugiego skorzystał, bo tam był taki pewny siebie. I mogą wrócić, mimo tego, że spełnia te rezultaty, te do, dowozi to, co miał, mogą wrócić do tego copywritera i jemu dać jeszcze kasę, a teraz mu dadzą więcej, bo już zarobili na tym osłabym mentalu. I mu powiedzieć: Dobra, pani, ja chcę od pana, dawaj pan to, spróbujemy. To się może okazać fiaskiem, ale co copywriter zarobił, to już jest jego, prawda? Dlatego, że jak wchodzi do mnie człowiek, który jest pewny siebie, który mówi, że to jest absolutnie najlepsza rzecz ever i wierzy w to, nie powie, tylko wierzy, to dużo łatwiej jest przekonać drugiego człowieka. Bo jeżeli to jest wiara, pod spodem jest faktyczna, autentyczna wiara w to, to, to jest po prostu dużo łatwiej. Tak jest ze sprzedażą swoich produktów. Zobaczcie, jak ja bym. Mówię, zobaczcie jako do, do widzów, bo teraz z Danielem sobie rozmawiamy i ja mówię o tych hakerach produktywności w kółko i w kółko i w kółko. Gdybym ja w tę społeczność nie wierzył, to już po pierwszym wymienieniu konceptu, że no, bo ja tam mam taką społeczność, hakerzy produktywności, fajnie, dołączajcie, byłoby super, róbcie przelewiki, to odebralibyście to jako sprzedaż, jako taką właśnie śliską jakąś ten tutaj, Daniel się umówił, mówi, że jest tu w tej społeczności, to pewnie jakiś deal jest pod spodem, coś tam za darmo, coś, ręka rękę myje i tak dalej. A tu się okazuje, że ja tak bardzo mocno wierzę w to, że stworzyłem miejsce, za które jestem codziennie wdzięczny, że ono jest, gdzie ludzie sami, pewnie widziałeś Daniel te wątki, ludzie piszą, że są sobie wdzięczni, że dołączyli do tej społeczności, co jest też, zobaczcie, jaką dużą wiarą w siebie, że ja nie jestem, cieszę się, że tu jestem, tylko dziękuję sobie, że dołączyłem do tej społeczności, bo takie zdania się tam pojawiają, bo, bo ludzie już są właśnie na tym poziomie rozwoju, że dziękują sobie, a nie innym, to to, to jest właśnie ta yy, autentyczność. I ja mogę Wam mówić w kółko o hakerach produktywności, zapraszać Was z otwartym sercem do hakerów produktywności, bo wiem, jestem w stu procentach przekonany, że... Yy, to jest najlepsze miejsce Ever, jeżeli wy się tam odnajdziecie. Ciekawostka, tutaj Daniel, się mogę z tym z tobą podzielić. Przez cały czas istnienia hakerów produktywności był tylko jeden zwrot, gdzie ktoś wszedł na pokład, poprzeglądał sobie rzeczy i powiedział: A, kurs produktywności. I to było tak, że ta osoba weszła na, czy kupiła kurs o 22 jakoś, jak było trwało okienko sprzedażowe, i o 15 następnego dnia już napisała, że prosi o zwrot. No już się rozmyśliła. Plus. Wzrot, zwrot natychmiast, jak to standardowo bywa, żadnych pytań nie zadawałem. Znaczy zadałem pytania, ale najpierw poszedł zwrot, a później dopiero zapytałem: Hej, o co chodziło? No i właśnie dostałem feedback, że tam tylko kurs produktywności i w ogóle i w ogóle. Minęły, nie wiem, 5, 6, 7 tygodni. I ta sama osoba do mnie pisze, że chce wrócić, bo w międzyczasie szukała jakiegoś miejsca dla siebie. I cały czas dostaje informacje z zewnątrz, że to jest jedyne miejsce tak wspierające Ever, i kupiła kurs drugi raz za wyższą kwotę. Tadam! Więc jeden zwrot, który był, nie do końca można go zaliczyć. To fajna, fa fajna anegdota, pierwszy raz ją słyszę. Pewnie będę ją słyszał jeszcze nie raz, bo to jest fajne. Ludzie się boją dawać gwarancję, gwarancję zwrotu, bo co będzie, jak ludzie oddadzą? No, co będzie? Feedback. Ale. To, co wybrzmiewa dosyć mocno, to jest kwestia otoczenia, otaczania się ludźmi, którzy mają podobne wartości, podobne cele są i chcą się otaczać podobnymi do siebie ludźmi, bo ludzie, którzy narzekają i otaczają mhm. się ludźmi, którzy narzekają, będą narzekać, mhm. a ludzie, którzy chcą coś osiągnąć, chcą się otaczać ludźmi, którzy chcą coś osiągać. Nie? Tak to, co mówiłeś wcześniej o redukcji Natężenia kontaktu z osobami, które nie wpływają pozytywnie na nasz dobrostan, mm -hmm. więc dyplomatycznie, mm -hmm. że no ja to mówię inaczej, mówię po prostu o odcinaniu mm -hmm. takich osób. Mówię wprost, że to jest też ważne. Znowu wracamy do tego, o czym powiedziałem o zataczaniu coraz szerszych kręgów. Gdybym ja podjął wszystkie, wszystkie niezbędne kroki do tego, żeby hakerzy produktywności sprzedali się i złamali system, jak nie wiem, szkolenia Maćka Nisarowicza, który tam po kilka milionów złotych w przedsprzedaży potrafią wykręcić. Gdybym podjął wszystkie te działania do tego, żeby to było szkolenie, które jest największym szkoleniem ever i byłoby najwięcej ludzi, to to nie byłaby taka społeczność. Przez to, że na początku tam było 30 osób, 50 osób, 70 osób, to każda kolejna brzydko się wyrażę, transza ludzi, którzy dołączają, oni dołączają do czegoś, co jest już ugruntowane. I teraz zobacz, jeżeli w, i, 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 i potem taki przykład z branży nieruchomości. Wyobraź sobie, że jesteś na amerykańskim rynku, gdzie buduje się domy od gdzie buduje się domy od linijki i masz na przykład osiedle. Dlaczego pokazują się w internecie czasem memy, że ktoś tam wszedł nie do tego domu, co trzeba? Dlatego, że każdy dom jest dokładnie taki sam. I jedziesz przez ulicę, gdzie masz 100 dokładnie takich samych domów. I teraz jeżeli stwierdzasz, dobra, buduje osiedle i będzie tutaj tysiąc domków i te tysiąc domów będzie wyglądał dokładnie tak samo i wpuszczasz tysiąc rodzin na to osiedle, to jak będzie wyglądała kultura tego osiedla? Jak będzie wyglądało wystawianie śmieci przed y, budynek? Czy to będą śmieci, które będą wystawiane w poniedziałek rano, bo w poniedziałek rano o, o 6, dlatego że o 7 będzie odbierany, y, będzie przejeżdżała śmieciarka i o godzinie 8 zabieramy ten śmietnik, żeby go nie wystawał? Czy ktoś, co będzie wystawiał w piątek i sprzątnie te kosze o, o, we wtorek na przykład? Nie wiemy, jak to będzie wyglądać, ale jeżeli ja buduję przestrzeń i robię to świadomie i zbuduję sobie swój dom. Mój własny, według moich własnych wartości, po czym powiem znajomym, którym ufam, którzy wiem, że są dokładnie tacy jak ja, i powiem, ej, słuchajcie, pobudujcie sobie domki swoje naokoło siebie. Ja tutaj mam architekta, mam firmę, zbudujemy takie same domki i w małej grupie będziemy na siebie bardziej wpływać. I teraz oni zaproszą swoich znajomych, oni zaproszą swoich znajomych i zataczamy coraz szersze kręgi. Za chwilę się okazuje, że, to, yy, że ta. Że to osiedle nadal ma tysiąc domków, czyli znowu ma tysiąc domków, ale wartości, które są pod spodem, które kierują tym osiedlem, są takie same. Wszyscy wynoszą śmieci o godzinie 6 rano w poniedziałek, o 7 przyjeżdża śmieciarka, o godzinie 8 zabieramy te śmieci z powrotem i jest ładnie czysto, bo to jest moja społeczność, to jest moje osiedle. I i to jest właśnie to, ten komentarz, który chciałem, chciałem zostawić. Że jeżeli chcemy zbudować tą społeczność, jeżeli chcemy tych ludzi mieć wokół siebie takich samych jak my, to warto jest te kręgi zataczać coraz szersze, a nie rzucić się na hura na głęboką wodę. No bo później dzieje, dzieją się takie, takie rzeczy, że właśnie te społeczności do tych społeczności dołączają ludzie o bardzo różnym profilu, często przez nas niepożądanym. No, a jeżeli pojawi się człowiek, który jest niepożądany w takiej społeczności, zacznie na przykład komunikować się językiem odstającym od reszty, obrażać yy, czy wyśmiewać, to w tym momencie cała społeczność na tym traci, dlatego że każdy człowiek z osobna w tej społeczności, mimo tego, że tam jest jednostka, która jest niepasująca, każdy człowiek z osobna odczuje to, że poziom bezpieczeństwa tej społeczności się obniżył, że poziom zaufania się obniżył, że Poziom gwarancji tego, że tam jest naprawdę, absolutnie najbardziej wspierająca społeczność w polskim internecie, to się wszystko obniżyło przez tą jedną jednostkę, bo to jest ta łyżka dziekciu w beczce miodu. Więc w momencie, kiedy mamy społeczność 30, 50, 100-osobową, jak się ta jedna łyżka dziekciu pojawia, ten jeden, jeden rodzynek wśród rodzynek się pojawi, no to wywiera większy wpływ niż jeżeli społeczność już ma tysiąc osób. A jakiś tam jeden ziomeczek się pojawi i zacznie tam y, robić y, siarę, że tak to kolokwialnie ujmę, to w tym momencie cała reszta społeczności, będąc już mocno przyzwyczajona do tego, jak my funkcjonujemy tutaj, sama powie: Ej, ziomeczku, Ludwik, weź gościa tam za uszy, wytargaj, bo to on się ten tutaj do nas nie nadaje. I będąc wystawionym na bardzo spójne wartości, dużo trudniej będzie je. Dużo trudniej będzie je naruszyć. Więc, jak najbardziej, tak. Wchodzisz między wrony, kradzisz jak i one, ale jeżeli między tobą są, jeżeli wchodzisz między dwie wrony, to jest zupełnie coś innego, niż jeżeli wchodzisz w całą ogromną, wielką ekipę, która jest bardzo, bardzo spójna, bardzo zżyta ze sobą. A tacy są hakerzy produktywności, bo jednak, jak się przeprowadziłem do, z Niemiec do Warszawy, to 10%, ponad 10% wszystkich kursantów, którzy są, zjechało się z różnych części kraju, po to, żeby nas przywitać, tutaj w Warszawie. Więc to było wow. To było naprawdę prze-wow. Nie wiem, czy słyszałem kiedykolwiek o takiej społeczności, bo, tak jak mówię, no być może zmieniamy w ogóle to, jak działa świat online po polsku. Ciekawa teoria, ciekawe podejście do budowania społeczności, bo zazwyczaj jak wiesz, jak, jak, jak słyszę, jak widzę, jak czytam, że no, dobra, jak chcesz budować społeczność, no to, to musisz jak najwięcej ludzi do niej zebrać, nie? a, a widzę, że tobie na przykład nie zależy na tym, żeby zebrać jak najwięcej ludzi, tylko żeby zebrać właściwych ludzi. Coś mm -hmm. jak, jak ta jak ta szczerość Johna Lennona, która nie da ci wielu przyjaciół, ale zawsze tych mm -hmm. właściwych. Dokładnie tak, wiesz, to, to jest trochę tak jak z y, twoim własnym domem. Jak masz swój własny dom, masz swoje własne mieszkanie, to oczywiście, że możesz mieć, y, możesz mieć mnóstwo mebli, możesz mieć bardzo dużo mebli, a możesz też mieć y, dom w bardziej takim y, minimalistycznym y, wystroju utrzymany, ale będziesz miał dokładnie te meble, które sprawiają ci najwięcej radości. No to pytanie, które, w której przestrzeni będzie Ci lepiej. Tak samo jest z biblioteką. Możesz mieć bibliotekę z zawaloną książkami i wow, po prostu moje ego, tutaj mam tyle książek, jest po prostu najlepiej na świecie, jestem molem książkowym, ale ich wcale nie czytać. Albo możesz mieć bibliotekę, tak jak my teraz po przeprowadzce wydaliśmy, nie chcę teraz skłamać, ale 200, no, grubo ponad 200 książek rozdaliśmy. Tych, które nie były Takim absolutnym clue. zostało nam, nie wiem, może z 600 pozycji. To jest bardzo małą częścią naszej biblioteki, którą przez lata zbieraliśmy. Bardzo dużo książek wydaliśmy, Ania bardzo dużo książek posprzedawała. Znowu też część książek polskojęzycznych na rynku niemieckim też ludzie chcieli sobie poczytać. My umieliśmy mniej rzeczy do, do przeprowadzania i zostało nam te 600 książek, które są naprawdę takimi książkami, po które lubimy sięgać. I w momencie, kiedy ja podchodzę sobie do półki, sobie biorę losową książkę to wiem, że to jest książka, która ma wartość, która z czymś, się, z czymś mi się kojarzy, w której są zaznaczenia, w której są fajne myśli, w której są odnośniki, które też sprowokują moje natchnienie do tego, żeby na przykład hakerom produktywności nagrać kolejny protip na jakiś tam temat. Więc to jest właśnie to, quality, a nie quantity. Popieram, popieram. Zachęciliśmy jeszcze trochę o temat natchnienia i mam takie jedno mega, mega ważne pytanie dla hmm. nas freelancerów. Jak utrzymać motywację do pracy, kiedy nie masz nad sobą szefa? Kiedy jesteś sam? Kiedy to ty wyznaczasz sobie zadania? Jak, jak ukręcić na siebie ten, brzydko mówiąc, bacik? To zależy, jaki masz fetysz. Bo jak lubisz bacik, to pewnie, że się da i pewnie, że można. Ale są różni ludzie i różne mają potrzeby, więc wiesz co, to, to jest tak, że jeżeli masz bacik, to możesz sobie myśleć o... Jest taki koncept jak kalibracja strachu, na przykład, gdzie możesz sobie pomyśleć, co najgorszego może się wydarzyć, i możesz zacząć się bać, i możesz żyć z tym, że ok, dobra. To jeżeli ja dzisiaj tego nie zrobię, będę to ekstrapolował tym przykładem, który podałeś wcześniej. Tysiąc razy powtórzenie dnia dzisiejszego, jeżeli dzisiaj tego nie zrobię, to znaczy że nie zrobię tego jutro, to znaczy że nie zrobię tego za tydzień. Teraz tak, radę kredytu mam taką, wynajem mieszkania mam taki, radę z, z leasingu za samochód mam taką i nagle zaczynam sobie myśleć o kosztach i się okazuje, że mnie nie stać na życie. I w tym momencie mogę zacząć się, i to jest ten bacik, yy, mogę zacząć się tego bać i tym, na tym baniu się yy, utrzymywać tą swoją motywację do tego, żeby działać. Tylko to jest taki tryb przetrwania. Ja bardziej lubię tryb właśnie włóczyki, a tej ciekawości. A co by było gdyby? I teraz nie mam tego bacika nad sobą. To jak, this time tomorrow, jak wyglądałoby moje życie dzisiaj, na no, jutro, jeżeli, jak będzie wyglądać moje życie jutro, jeżeli dzisiaj nie podejmę tego działania? Znowu to przetransformowawszy, co mogę zrobić dzisiaj, żeby jutro było mega? Być może, jeżeli dzisiaj mi się nic nie chce zrobić, to jutro. No, też być może mi się nie będzie chciało, ale jeżeli dzisiaj mi się nie będzie chciało, to jutro już powinienem to zrobić. To jest słabo. A co gdybym na przykład jutro mógł sobie pójść do kina na Kung Fu Pandę? O, fajne! Jak jest teraz godzina 15.39, to ja bym sobie zrobił tak, że jutro bym sobie zjadł obiad, a po obiedzie bym sobie wziął swoją partnerkę czy swojego partnera i poszlibyśmy sobie do kina. Super patent. To co ja muszę zrobić dzisiaj, żeby to od jutro się udało? To co? No, to ja machnę szybko ten tekst. Będzie gotowe, będę mógł sobie zrobić, nagrodę. I nagle się okazuje, że zaczynamy działać w takiej dziecięcej wręcz yy, radości, ale fajnie idę jutro do kina. Teraz sobie piszę tekst po to, żeby iść jutro do kina. I się okazuje, że zaczynam robić robotę, a jutro, jak przychodzi ten dzień, że dobra, idę do kina, to dobra, dzisiaj ten dzień nowy, jutro po południu wychodzimy do kina, to ja sobie szybko machnę te teksty, które mam do zrobienia, i później idę do tego kina z taką świadomością się Check, Czek, czek, zrobiona robota. O to właśnie chodziło, ale jestem zasty, jeżeli takim słownictwem się do siebie yy, zwracam. Warto jest czasem popatrzeć sobie po prostu głęboko w oczy i zdać sobie sprawę z tego, że przepłynęliśmy już strasznie duży kawałek oceanu naszego życia. Każde, tak jak mówiłem we wczorajszej medytacji, którą prowadzę też dla, yy, dla hakerów na naszym Discordzie, mówiłem o tym, że właśnie nasze, każda fala na oceanie, jeżeli płyniemy przez łódką naszego życia. Każda fala to jest doświadczenie. Tak jak każda zmarszczka, to jest nasze doświadczenie. Więc jeżeli popatrzymy sobie na to, wchodząc do tego kina z tym swoim partnerem bądź partnerką, że idę do kina, bo jest świetnie, bo robota jest wykonana, to po prostu trzeba się cieszyć. I można się wreszcie cieszyć. Zamiast zastanawiać się, co ja muszę zrobić, jak ja mam ten bat ukręcić nad sobą, żeby wreszcie zrobić robotę. Więc to jest moje podejście. Ja wolę się cieszyć niż bać bata. Dobry patent. Ciekawy patent. To jest, wiesz, u nas to się kończy w ten sposób, nie, że kurde, dzisiaj, do dzisiaj mam oddać ten tekst. Jest godzina 14.30, dobra, zjem obiad, nie? Po obiedzie jest 16.00, nie? Tak kurde, trochę poszedłbym na spacer, ale jeszcze ten tekst muszę dokończyć i nie mogę. A gdyby to właśnie odwrócić, gdyby tak z tej ciekawości zrobić to dzień wcześniej, jak znasz, na pewno znasz prawo Parkinsona, czyli że robota zajmie nam dokładnie tyle mhm. czasu, ile na nią sobie. Ile na nią dostaniemy? Więc klient Dokładnie. daje termin na za tydzień, więc my zrobimy to kiedy? Za tydzień. Pewnie mm -hmm. najpewniej ostatniego dnia. Mm -hmm. I to jakby to oszukać ten system, nie i zrobić to na przykład trzeciego dnia. To, to cztery dni dam ci Jeżeli chcesz oszukać system, to dam Ci jeszcze jeden protip, który dzisiaj zresztą nagrywam hakerą produktywności. Bo tych protików, protipów, tam mam już dziesiątki po prostu na, na platformie dostępnych. To są takie maleńkie strzały od medytacji przez miłość, po komunikację, podrywanie, yy, hakowanie różnych systemów i tak dalej. To jest taki protyp, yy, który ja nazywam metodą Lufy. I nie chodzi o to, żeby sobie strzelić lufę i się rozluźnić, yy, tylko chodzi o yy, lufę yy, rewolweru czy pistoletu. Wyobraź sobie, jeżeli masz taką sytuację, że dostajesz zlecenie. Masz deadline za tydzień i wiesz o tym, że bardzo potrzebujesz i yy, że bardzo potrzebujesz to zlecenie zrealizować. Nie chcesz go realizować za tydzień. Chcesz zmienić coś. Usiądź sobie pierwszego dnia po podpisaniu umowy, że dostajesz to zlecenie. Popatrz sobie yy, czy zamknij sobie oczy i wyobraź sobie, że teraz ktoś ci przystawia lufę pistoletu do skroni. Jakie masz wymówki do tego, żeby tego teraz nie napisać? Jakie są ważne powody, że coś jeszcze musisz zrobić, albo że masz ochotę iść na spacer, zamiast pisać? Co jest tak naprawdę ważne dla ciebie w życiu? Co chcesz ochronić, bo wiesz, że jeżeli yy, tego nie napiszesz, ktoś strzeli tobie w głowę, a zaraz jeszcze obok ciebie jest znowu partner, partnerka, pies, ktokolwiek. I jeżeli ktoś już jest gotów zastrzelić ciebie, to raczej tamte osoby, te postaci, byty, które są wokół ciebie, też oberwą. I też oberwą śmiertelnie. Czy to jest coś, czego dla nich chcesz? Czy może lepiej po prostu wziąć, jak to mówią, tyłek w troki, bądź zakasać rękawy, napisać to, mieć z głowy, a później sobie obejrzeć kung fu pandę? I na bardzo gorąco polecam obejrzeć kung fu pandę, bo to jest naprawdę genialny film, który podsumowuje całą filozofię wschodu. Całe Tao Te Ching jest zawarte w kung fu pandzie. Jak się ogląda ten film uważnie, to można z niego się bardzo, bardzo wiele nauczyć. Chyba sobie wrócę do Kung Fu Pandę, tylko to może potrzebuję uzgodnić z moją drugą połówką, bo oglądamy raczej. Nie, no zgodzi się, lubi bajki. Mocny akcent na, na koniec, mocna rekomendacja, dobra rekomendacja. Oglądam. Ja lubię zabawne animacje, to jest zabawne. Jest zabawne, ale jest też mądre. Dużo mądrych rzeczy dzisiaj było. Dużo mądrych rzeczy. Czuję się zmotywowany. Fajny ten patent z pistoletem. Wykorzystam, na pewno wykorzystam i ten patent z ciekawością też wykorzystam. Może nawet po nagraniu. I co? Ja za dzisiaj Ci dziękuję za te wszystkie prototypy i za te wszystkie motywujące rzeczy, za, za możliwość dołączenia do hakerów produktywności. W imieniu swoim widzów, słuchaczy, dzięki za przyjście dziś i co dalej, może do następnego. Ja przede wszystkim chciałbym też Tobie podziękować za ten czas, bo yy, bardzo fajnie poprowadziłeś to, to spotkanie, żebyśmy przechodzili po różnych tematach. I podziękować Ci też za to, ten ostatni komentarz, który teraz powiedziałeś, że czujesz się zmotywowany i z, y, próbujesz danego tematu być może zaraz po naszym nagraniu, bo to jest właśnie klucz, żeby pójść za ciosem. Dlatego, że zobacz, jeżeli, yy, jeżeli obejrzysz sobie w Telewizji powiedzmy film, może nie, coś, coś bardziej takiego hmm, bliższego. Musiałbym, to byłoby nieautentyczne, jakbym to powiedział, także nie mam telewizora, nie jestem w stanie na szybko wymyślić audycji, która mogła być w telewizji. Wyobraź sobie, że widzisz, hmm, przeglądasz sobie Instagram i widzisz hmm, rolkę, gdzie ktoś pokazuje, jak i jak, w, w, w jaki fajny, wygodny sposób rozciągnąć plecy żeby ci nic tam nie bolało od tego siedzenia przy komputerze i w ogóle. I teraz masz dwie opcje. Albo mówisz: "Ale fajna rolka, zapiszę sobie i scrollujesz dalej." Albo mówisz: "Ej, dobre. To czekaj, poczekaj, poczekaj, przyjaciel, teraz się podejdę do ściany." O, dobra, rozciągam i zaczynasz robić. I teraz nieważne, jak ci wyjdzie tam to ćwiczenie, czy ono wyjdzie świetnie, czy ono ci nic nie da, ale od razu poszedłeś za ciosem, od razu zaczynasz robić. I nagle myślisz: "Kurde, ten twórca, który nagrał to ćwiczenie, on spowodował, że ja się ruszyłem od komputera i zacząłem robić robotę. Co zrobisz? Dasz follow, bo to znaczy, że to do ciebie przemówiło. Więc jeżeli yy, tak się dzieje, to tylko świadczy o tym, że dla ciebie jako hakera produktywności to jest co, tryb, w który zaczynasz wchodzić właśnie. Jest temat, podoba mi się, ciekawość włóczy kija, zaryzykuję, zobaczę, sprawdzę a później dam znać na Discordzie, jak mi poszło. Dam znać, dam znać. Jeszcze raz dzięki i, i do zobaczyska. Super, dzięki i do zobaczenia. Cześć. W odcinku z Ludwikiem to jest tyle. Jaką jedną lekcję wynosisz tego dla siebie? Czy czujesz kopa motywacyjnego? Czy teraz będzie ci się lepiej pracowało? Czy teraz czujesz ten taki impuls do zmiany? Powiem ci szczerze, że pomimo całego mojego wkładu w produktywność, w naukę produktywności, w pracę nad tym, pomimo przerobionych kursów, po tym nagraniu podcastu dostałem ogromnego kopa, także mam nadzieję, że tak jak mnie, tobie też podobał się ten odcinek. Jeśli tak, zostaw suba dla YouTube'a, zostaw lajka like dla Spotify'a, pokaż tym algorytmom, że tu jest fajnie. A jeżeli znasz kogoś, kto ma problem z tym, żeby ruszyć z miejsca, wziąć się do roboty, utrzymać skupienie czy motywację, podaj mu ten odcinek. Mnie będzie bardzo miło, komuś pomożesz i wyjdziesz na bohatera. Ciema.